Witam serdecznie, drogich teleradio słuchaczy, w 1077 wydaniu Polskiego Radia i Telewizji Edmonton na 6 kwietnia bieżącego roku. Kwiecień, drodzy Państwo, niby wiosna powinna być tu na miejscu, ale niestety zima przepycha się tak mocno, że wiosna niestety momentami nie daje rady. Dzisiejszego poranka, kiedy nagrywam ten program w piątek, spadło u nas w Edmonton 10 cm śniegu, a z kolei na południu w Calgary i Lethbridge do 25 cm. Tak więc starcia zimy z wiosną się nie skończą tak szybko. Znając tę szerokość geograficzną, prawdopodobnie potrwa to długo, ale nadzieja jest, że na końcu tego śnieżnego tunelu jest słoneczko i światło wiosenne do nas wcześniej czy pójdzie. Witam jeszcze raz serdecznie i zapraszam do oglądania i słuchania naszego programu, w którym jak każdego tygodnia wiele interesujących pozycji, oczywiście poza pozycją numer 69 i wielu gości, którzy każdy z nich ma coś do powiedzenia, o czym się przekonacie Państwo sami, oglądając nasz program dokładnie od początku do końca, a nie tylko wyrywkami, a później dzwonicie do mnie, że coś tam słyszałem i nie wiem, o co chodzi. Let's go! Zapraszam.
Jak każdego tygodnia celebrujemy urodziny naszych serdecznych przyjaciół facebookowych, jak również i prawdziwych przyjaciół, których jest sporo. I tak, drodzy Państwo, 3 kwietnia urodziny obchodził Wiesiu Wacek Kukiela. Dla niego będą osobne życzenia, ponieważ nadeszły do nas specjalne życzenia, a więc Wacku, musisz poczekać jeszcze trochę na swoje życzenia. 5, czyli w piątek, miał urodziny Marlon Zbyszek Kasprzyk, którego od jakiegoś czasu słuchacie Państwo niemalże w każdym programie, a jest twórcą i wokalistą zespołu Biało-Czerwoni z Chicago. I również i dzisiaj będzie dla nas śpiewał, no a ponieważ są jego urodziny, w związku z czym dla niego sam dla siebie zaśpiewa, ale już po życzeniach wszystkich naszych facebookowych przyjaciół. Zbyszku, wszystkiego dobrego, robisz bardzo dobrą robotę. Heniu Lang, nasz prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, odchodzi 5, czyli wczoraj, obchodził urodziny. Heniu, wszystkiego najlepszego. Również Tony Lang, który jest dalekim krewnym, obchodzi również 5 kwietnia. Jak to się tak dziwnie złożyło, że różnią się między sobą trochę wiekiem, gdzie indziej się urodzili, a urodzili się dokładnie tego samego dnia. Tony i Heniu, wszystkiego najlepszego. Basia Naletlich z 6 kwietnia obchodzi swoje urodziny, czyli dzisiaj, a Mariola Walter 7, czyli jutro w niedzielę. W niedzielę, pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych. Mariola, wszystkiego najlepszego. Bardzo mi się podoba, kiedy ty jesteś na zabawie w klubie Syrenka, bo ty robisz tak naprawdę zabawę na parkiecie. Jesteś jedyna, która tańczy tak, jakby ciebie nikt nie widział. Mariolu, wszystkiego najlepszego. Pani Jolanta Kwiatkowska obchodzi swoje urodziny również 7, a ona jest sekretarzem Urzędu Miasta Krynica Morska. Lata temu przebywałem w Stegnie Gdańskiej i miałem wywiad z panią Jolantą, która bardzo ładnie opowiadała nam o tym wszystkim, co się dzieje na terenie Krynicy Morskiej. Jolanto, wszystkiego najlepszego. A jeżeli nie słyszysz nas, to bardzo proszę Mirkę Komorowską, która mieszka w Stegnie Gdańskiej, żeby wpadła do ciebie i powiedziała, że były dla ciebie życzenia w Polskim Radio i Telewizji Edmonton. Józef Brodowski 7 obchodzi swoje urodziny razem ze Sławomirem Bieńkowskim, który obchodzi 9. Sławku, wszystkiego najlepszego. Danusia Włodarczy, najkochańsza dziewczyna na świecie, obchodzi swoje urodziny 10. Danusiu, wszystkiego najlepszego. Żyj nam długo i szczęśliwe, zawsze z twoim pięknym uśmiechem. 11. Joanna Wołk będzie miała swoje urodziny, a Zdzisław Wojtasik również 11. razem z Alicją Topczewską i Agą Kwaśnik oraz panią Renatą Leńczuk. Dla wszystkich solenizantów śpiewa Zbyszek Kasprzyk z Chicago swoją, jedną ze swoich wielu, wielu piosenek. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Happy birthday, everybody! Wiosna kwitnie w nas, więc podbierz
morza spadają niby śnieg. Lecz nam to nie przeszkadza, bo serce cieszy się. Więc podnieś, bracie, rękę w górę, buteleczka w ruch. Wypijemy nasze zdrowie, bo jutro nas nie będzie tu. Po kielichu i do tańca, siala la 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 la. Bo nam dzisiaj młodość wraca, siala la 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 la. Lat 20 dzisiaj mamy, siala la 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 la. I do rana wytrzymamy, siala la 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 la. W kąciku ogłoszeń mam dzisiaj kilka nowych ogłoszeń, tak więc proszę o uwagę, ewentualnie kawałek ołówka i papieru, żeby zapisać sobie co ważniejsze imprezy. Otóż prezes chóru Polonia z wielką radością zaprasza całą Polonię w imieniu własnym i wszystkich członków chóru Polonia. Zaprasza o zarezerwowanie w kalendarzu wyjątkowego wydarzenia, jakim są obchody 25. rocznicy istnienia chóru Polonia. Uroczystość ta będzie miała miejsce 27 kwietnia o godzinie 18 w audytorium Fakulty Saint-Jean przy 8409 91 Street. Serdecznie zapraszam w imieniu członków chóru Polonia. Towarzystwo Kultury Polski Edmonton będzie miało kolejne kasyno 25 i 26 czerwca w West Edmonton Mall w Starlight Casino. Zwracamy się do chętnych, którzy chcieliby pomóc w tym wydarzeniu, dzięki któremu nasza organizacja może działać, korzystając z funduszy kasynowych. Jeżeli chcielibyście Państwo pomóc w kasynie, proszę dzwonić na numer 780-289-2879. Towarzystwo Polskich Weteranów w Edmonton zaprasza na tradycyjne święcone w dniu 27 kwietnia w Domu Weteranów. Bilety w cenie $50 od osoby do nabycia w biurze przy 9203 144 Ave, a telefon do biura jest 780-475-9366. I ogłoszenie od Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego, które zaprasza serdecznie na wydarzenie, podczas którego będą zaprezentowani niektórzy z naszych najlepszych polonijnych artystów w Edmonton. Wydarzenie artystyczne będzie miało miejsce 27 kwietnia w godzinach od 16 do 19 w klubie Syrenka. Wydarzenie to nie koluduje z innymi polskimi wydarzeniami tego dnia, gdyż trwa od godziny 16 do 19. Zaprasza prezes Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego Andrzej Kubicki. I to byłoby na tyle ogłoszeń. Będę miał jeszcze kilka drobnych ogłoszeń w trakcie programu, a na razie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do korzystania z tych imprez, o których mówiłem, a ich będzie najwięcej chyba 27 kwietnia. Także musicie podzielić się wydarzeniami, na które będziecie chcieli pójść. Od Was tylko to będzie zależało. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, zespół tańca ludowego Polonez, który wszyscy znają, bo to jest chyba najstarszy zespół taneczny w naszym mieście, zaprasza na uroczysty bankiet z okazji 40. rocznicy istnienia. Brawo, Polonez! Bankiet będzie miał miejsce 25 maja o godzinie 18 w Domu Polskim, a informacje o nabyciu biletów już wkrótce się pokażą. A teraz dla Państwa tańczy zespół Polonez z filmu, który nagrał Andrzej Rutkowski w 2018 roku. Proszę bardzo. Oh,
Właśnie parę dni temu, drodzy Państwo, minęła kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. I w związku z tym wydarzeniem chciałbym gdzieś parę słów powiedzieć, ale zupełnie o czym innym. O testamencie Jana Pawła II, który był przez niego napisany. Kardynał Dziwisz nie wypełnił jego ostatniej woli, niestety. Jan Paweł II zaczął pisać testament w marcu 79 roku, tuż po tym, jak został głową Kościoła katolickiego. Po śmierci papieża Polaka wybuchła ogromna afera wokół jego testamentu, w którym główną rolę odegrał kardynał Stanisław Dziwisz. Papieże również spisują swoje testamenty, zostawiają w nich na przykład swoje przemyślenia i dyspozycje dotyczące pochówku. Tak też uczynił papież Jan Paweł II. Do pisania zasiadł wcześniej, bo już w marcu 79 roku, nie minęło jeszcze 5 miesięcy od jego wyboru. Z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć i zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i sędzią, a zarazem odkupicielem i ojcem. Więc i ja liczę się z tym nieustannie, stwierdził w testamencie Jan Paweł II. Wspominał, że zainspirowała go lektura ostatniej woli Pawła VI. Skopiował nawet jego dyspozycje dotyczące pochówku. Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wydał Ojciec Święty Paweł VI. Dodatek na marginesie. Grób w ziemi, bez sarkofagu, 13 marca 1992 roku. O miejscu niech zdecyduje kolegium kardynalskie i rodacy. Z tego ostatniego zdania papież musiał się później wytłumaczyć. Dla członków Kościoła nie było jasne, co miał na myśli pisząc decyzji rodaków. Jak taki proces decyzyjny miałby przebiegać? Papież w dopisku do testamentu datowanym w 1982 roku wyjaśnił to tak w PS. W związku z ostatnim zdaniem testamentu z 6 marca 1979 roku niech zdecyduje kolegium kardynalskie i rodacy. Wyjaśniam, że mam na myśli metropolitę krakowskiego lub Radę Główną Episkopatu Polski. Kolegium kardynalskie zaś proszę, aby ewentualnym prośbom w miarę możliwości uczynili zadość. W 1985 roku dodał jeszcze, że kolegium kardynalskie nie ma żadnego obowiązku pytać w tej sprawie rodaków. Może jednak to uczynić, z jakich innych powodów uzna się za stosowne. Gdzie ostatecznie spoczął Jan Paweł II? Papież Polak najpierw został pochowany w grotach watykańskich. Przygotowując prosty grób w ziemi, grot watykańskim, kolegium kardynalskie spełnia ostatnią wolę zmarłego Jana Pawła II. Najbliższy współpracownik zignorował ostatnią wolę. Papież wiedział, komu powierza notatki. Ciekawa historia jest związana z zapiskami papieża, który w testamencie polecił zniszczyć. Nie pozostawiam po sobie własności, którą należałoby dysponować. Rzeczy codziennego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania. Notatki osobiste spalić, pisał papież już na początku dokumentu w 79 roku i dodawał, proszę, ażeby nad tymi sprawami czuwał ksiądz Stanisław, któremu dziękuję za tyloletnią wyrozumiałą współpracę i pomoc. Wszystkie zaś inne podziękowania zostawiam w sercu przed Bogiem samym, bo trudno je tu wyrazić. Ostatecznie los notatek Jana Pawła II był jednak zupełnie inny. W 2014 roku krakowska kuria i wydawnictwo Znak zaprezentowały książkę złożoną z notatek Jana Pawła II. Wydano ją pod tytułem Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003. Publikacji notatek osobistych Jana Pawła towarzyszyła atmosfera skandalu. Doskonale pamiętano bowiem papieski testament. Nie spaliłem notatek Jana Pawła II, gdyż są one kluczem do zrozumienia jego duchowości, czyli tego, co jest najbardziej wewnętrzne w człowieku, jego relacji do Boga, do drugiego człowieka i do siebie. Tak w 2014 roku uzasadniał swoją decyzję kardynał Stanisław Dziwisz. Pytany o wątpliwości katolików na temat publikacji odparł: ja spełniałem jego wolę. Jeśli ktoś uważa, że naruszyłem jego testament, to jest to nadinterpretacja. Nie miałem żadnych wątpliwości związanych z publikacją.
to tak ważne rzeczy świadczące o duchowości, o człowieku, o tym wielkim papieżu, że przestępstwem byłoby zniszczenie tego. Jan Paweł II, pisząc ten testament, wiedział, komu powierza notatki. Jego prywatna korespondencja została spalona. To są natomiast jego rekolekcje i medytacje, uzasadniał kardynał Dziwisz. Dodał też, że ma więcej ocalonych notatek, na przykład listy pisane do ówczesnych przywódców, między innymi do Breżniewa. Znaleźli się tacy, którzy bronili decyzji duchownego, podkreślając historyczną wartość zapisków. Tomasz Terlikowski, cytowany przez portal TVN24, stwierdził, że kardynał Dziwisz w sumieniu ocenił, że istotniejsze jest to, by te notatki przetrwały. Wracając do testamentu Jana Pawła II, szczególny wpis dodał papież niecały rok po ataku, który przeprowadził na niego Ali Akca. Zamach na moje życie 13 maja 1981 roku w pewien sposób potwierdził słuszność słów zapisanych w czasie rekli z 1980 roku. Tym głębiej czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych rękach i pozostaję nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzając się Mu w Jego niepokalanej Matce, totus tuus, z łacińskiego cały Twój. Na koniec testamentu papież wspomniał. W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich rodziców, brata i siostry, której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem, do wadowickiej parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej młodości, do rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowałem jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici i krakowskiej świętego Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do środowiska, do wielu środowisk w Krakowie, w Rzymie, do osób, które Pan mi szczególnie powierzył. Wszystkim pragnę powiedzieć jedno – Bóg wam zapłać. Testament Jana Pawła II kończy się słowami In manus tuas domine commendento spiritum meum. W ręce Twoje, Panie, powierzam mego ducha. To zdanie z Ewangelii świętego Łukasza według katolików to ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane przed śmiercią na krzyżu. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku po drugiej. Panie, to Ty nam
Proszę Państwa, kiedy osiągamy wiek emerytalny i często nie jesteśmy w stanie ani zadbać o siebie, ani gotować czy ubierać się, to życie staje się męczarnią. Oczywiście istnieją placówki home care, które delegują swoich pracowników czy pielęgniarki do pomocy takim osobom, ale problem zaczyna się, kiedy osoba starsza nie za bardzo włada językiem angielskim i pomoc praktycznie staje się udręką. Proszę zatem o chwilę uwagi, bo mam dla tych osób dobrą wiadomość. Polska Agencja Opieki pod nazwą Comfort Care Home Services, zarejestrowana na AlbertaHealthService.com/Care Invoicing Program, daje usługi dla ludzi starszych lub potrzebujących opieki pielęgniarskiej już od około 3 lat w Edmonton i okolicach. Serwis odbywa się na 3 poziomach rodzaju opieki w języku polskim z możliwością dostosowania do potrzeb jednostki. Pierwszy poziom to profesjonalne usługi pielęgniarskie, takie jak administracja leków, sprawdzanie parametrów życiowych, zarządzanie cukrzycą, pielęgnacja stóp, zastrzyki i więcej. Drugi poziom to osobista opieka pielęgnacyjna wykonywana przez Healthcare Aid, taka jak pomoc w kąpaniu, toalecie, ubieraniu się, karmieniu i więcej. I trzeci poziom to pomoc domowa wykonywana na poziomie companion w następujących kwestiach: planowanie i przygotowanie posiłków, przypomnienia o lekach, pomoc domowa, zapobieganie upadkom, rekreacja, towarzystwo i inne działania społeczne. Bezpłatna konsultacja i wycena, i co więcej, dla tych, co mają Alberta Health Card, może być pokryta przez rząd nawet do 170 godzin miesięcznie. Po więcej informacji proszę zobaczyć website lub dzwonić, aby uzyskać pomoc i więcej informacji. Proszę Państwa, w ubiegłotygodniowym świątecznym wydaniu programu Polskiego Radia przekazywałem wiele życzeń od naszych gości, którzy byli gościli w naszym studiu, jak też również od tych, którzy nadesłali nam życzenia. Jak się w praniu okazało, jedne życzenia zagubiły się gdzieś w innym folderze i nie przekazałem ich, za co serdecznie przepraszam i przekazuję je w dniu dzisiejszym, albowiem oktawa świąt się jeszcze nie skończyła. I oto życzenia zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt wielkanocnych, pełnych spokoju i ciepła rodzinnego, a także smacznego jajka i tradycyjnego mokrego dyngusa życzę członkom Klubu Seniora 2004 i ich rodzinom oraz całej polskiej społeczności w Edmonton. Życzenia wraz z podziękowaniem przesyłam również dla Ciebie, Bogdanie, i Twojej rodziny, jak i również dla całej ekipy telewizyjnego Polskiego Radia Edmonton, czego życzy prezes pani Marianna Kwiatkowska. Jeszcze raz przepraszam Mariannę i wszystkich członków Klubu Seniora 2004 za to, że nie przekazałem tych życzeń w ubiegłym tygodniu, ale dzięki temu Wasze życzenia są super specjalne dzisiaj i na pewno wszyscy będziecie je słyszeli i oglądali. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Golgoto, Golgoto, Golgoto. W tej ciszy przybywam wciąż rad, w tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech.
To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Tak często wspominam ten dzień, Golgotę i słodki jej cień, gdy przyszłem pod krzyż z ciężarem mych win, uwolnił mnie tam Boży Syn. Lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Tak jak już przed chwilą zapowiadałem, specjalne życzenia dla Wacka Kukiela w tym specjalnym koncercie życzeń, które życzenia córka Lilika wraz z synem Kazikiem oraz jego japońską żoną Miki. A do życzeń dołącza się brat kanadyjski od prawie 50 lat, Stasio Jerzy z Edmonton. Stasio, wszystkiego dobrego. Wszyscy życzą ci dobrego zdrowia, pomyślności i radości oraz pogody ducha na każdy dzień. Wszystkiego najlepszego dla naszego Wacka, Wesa, Kukiely,
z Windsor w Ontario. Wszystkiego dobrego. Happy birthday, Wacku. Niech o szatry działa Ludoj jaki rysa Mekę tu poddziała Duiła papchę nawa Pałować tu tława Tu sa u naszawa Degi lipa w duty bagała Dupę mali wikresa jak chęca Dara ciasa me gręby ciągała Dała dukę swe do cierche niemca Degi lipa w duty bagała Dupę mali wikresa jak chęca Dara ciasa me gręby ciągała Dała dukę swe do cierche niemca Panie, panowie, cyganie wam grają, wszak my wasi bracia, nie wszyscy nas znają. Co my mamy zrobić, byście nas kochali? Opa! Ja wam dzisiaj za miłość zatańczę, ja wam dzisiaj za miłość. Zaśpiewam, może to twe serce odmieni I chwycimy się wszyscy za ręce Ja wam dzisiaj za miłość zatańczę Ja wam dzisiaj za miłość zaśpiewam Może to twe serce odmieni I chwycimy się wszyscy za ręce Ja wam dzisiaj za miłość zatańczę Ja wam dzisiaj za miłość zaśpiewam Może to twe serce odmieni I chwycimy się wszyscy za ręce W segmencie listów do redakcji mam dzisiaj list od naszego stałego korespondenta, pana Andrzeja, który od czasu do czasu lubi do nas pisać i ja bardzo lubię czytać jego listy. Otóż ten następny brzmi w ten sposób. Szanowny kolego dyrektorze Polskiego Radia w wydaniu YouTube w Edmonton. Znów miałem przerwę w pisaniu listów do Polskiego Radia, bo i nie było specjalnie tematów do poruszenia. W lutym przebywałem na Kubie w hotelu szumnie nazwanym Resortem, ale to był właściwie zwykły leciech, już posunięty hotel wczasowy. Został on, podobnie jak wiele innych, zbudowany ileś tam 10 lat temu przez zagranicznych inwestorów, a obecnie przed kilku laty oddany Kubie na użytkowanie i dbanie o obiekt, na którym wyrył swe piętno tak zwany ząb czasu. Przez to określenie rozumie się, że obiekt wymaga remontu i pewnych zmian dostosowujących go do nieco nowszych wymogów. To, co było dobre na przykład 30 lat temu, niekoniecznie musi być dobre w dzisiejszych czasach. Kuba, jak wiemy, to kraj socjalistyczny, gdzie nie ma wyzysku człowieka przez człowieka, czyli wszyscy cierpią jednakową biedę. Może nie wszyscy, bo ci, co się już odpowiednio ustawili na tak zwanym szczycie, to teraz z tego korzystają, a przeciętni obywatele są skazani na różne przyjemności, doskonale nam znane z czasów komuny. Ludzie pracujący na różnych stanowiskach w tych resortach zarabiają grosze w przeliczeniu na dolary, ale każdy chce tam pracować, bo turyści, znając ich sytuację finansową, zazwyczaj dają im napiwki. Te dodatkowe pieniądze kilkanaście razy przewyższają ich legalne płace, a że nikt nie daje ani nie wymaga rachunku, więc to wszystko zostaje u nich w kieszeni bez podatku, jeżeli w ogóle podatki istnieją na Kubie, gdyż jak pamiętam z PRL-u, nikt o żadnych podatkach od zarobionych pieniędzy na lewo nie wspominał.
Stare czasy PRL-u stanęły mi jak żywe przed oczami, gdy prosząc o kieliszek białego wina usłyszałem: nie ma. Ale jest w Sato szampan. Ale prosząc o kelnerkę o zwykłą herbatę, dowiedziałem się, że zwykłej nie ma, ale może mi przynieść na przykład herbatkę z mięty lub jakiegoś innego ziela. Oczywiście nie miałem z tym specjalnego problemu, bo tu w Kanadzie od czasu do czasu używamy różnego rodzaju herbatek owocowych czy ziołowych. Innego dnia zabrakło jajek. Pomyślałem, że może nawiedził Kubę jakiś pomór drobiu, podobnie jak w końcu stycznia brakło jajek w Rosji. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Po prostu jajek nie dowieźli. Skąd my to znamy? Jadłospis był niewiele urozmaicony. Było do wyboru drób, ryba lub wieprzowina, a czasami baranina. Pomimo, że na terenie tego ośrodka było kilka restauracji szumnie nazwanych francuska, włoska, japońska czy śródziemnomorska, to w każdej z nich było wszystko to samo, co było serwowane w tak zwanej ogólnej żarłoczni, czyli stołówce. Różnica była taka, że do tych międzynarodowych restauracji trzeba było zadzwonić i zarezerwować miejsce oraz do stolika zamówienie danie przynosiła kelnerka, podczas gdy w tej ogólnej żarłoczni obowiązywała samoobsługa. Różnorodność posiłków w żarłocznie była bardzo duża, ale na przykład pomidory były czerwono-zielone, innych owoców poza papają nie było niewiele. Były jabłka, tylko jeden gatunek, Red Delicious, oraz gruszki, też jeden gatunek, czasami banany. Domyślam się, że bardzo dużo jedzenia się marnowało, bo niektóre dania były niedoprawione i niedosolone. Na przykład słodkie pieczywo było wypiekane z tego samego ciasta, co bułki, z niewielkim dodatkiem cukru, a wszystko twarde, nie przypominające słodkich wypieków. Na całe szczęście na Kubę pojechaliśmy po słońce, ciepło. Morze, ciepłe morze z ciuciutką wodą i niezapomniane plaże z białym piaskiem. Tego na szczęście nie brakowało. Pogoda wspaniała, na plaży dużo miejsca, jak się chciało pić, można było albo pójść samemu 20-30 metrów, albo do baru i zaraz na przy plaży, albo poprosić kelnera, który szybciutko przynosił, co się zamówiło. Oczywiście wszystko było bezpłatne, ale kelner czekał na tego dolara lub dwa, pomimo że ośrodek był oczywiście all inclusive. Wróciliśmy zadowoleni i opaleni, bo nie oczekiwaliśmy niczego specjalnego. Jesteśmy więc już ponad 6 tygodni w Edmonton. Obserwujemy dziesiątki remontów dróg, no i pod koniec tygodnia oglądamy super ciekawy program polskiej telewizji na YouTubie. Jakże zawiodłem się, oglądając ostatnie wydanie twojego programu, Bogdan. To, co ostatnio zobaczyłem, to nie wiem, jak mam nazwać. Chodzi mi o tak zwane, o wideo z tak zwanego topienia marzannym. To, co ci ludzie urządzają, to nie ma nic wspólnego z topieniem marzanny. Kilka lat temu, o ile dobrze pamiętam, pani Bożena Wojno zorganizowała takie widowisko zatytułowane Topienie Marzanny. Osoby występujące w tamtym widowisku, kobiety, były ubrane w jakieś wiejskie białe stroje, niosąc tę kukłę, coś śpiewały, ale nikt się ani nie rozbierał, ani nie wznosił kieliszków z winem czy szklanek z piwem. To był stary obrzęd topienia tej kukły marzanny, w tym przypadku w rzece. Nie wiem, czy ktoś ma zdjęcia lub wideo z tamtego spektaklu. Byłoby dobrze również i pokazać, jak to naprawdę się odbywa. Dziwię się, że ostateczni skądinąd mężczyźni i białogłowi nie wstydzą się pokazać publicznie w tychże jakże niskiego lotu wygłupach. Jak można pokazywać wszem i wobec roznegleżowanych, niemłodych już dżentelmenów, których tors uwypukla się z powodu przekroczonej pewnej bariery wiekowej? Nie przeczę, że ludzie mają prawo i urządzać różnego rodzaju programy rozrywkowe połączone ze śpiewem, piciem alkoholu czy nawet rozbieraniem się w zimowej scenerii, ale niech sobie to robią w zamkniętym gronie, bo innych może to na przykład nie interesować. Film zrobiony przez pana Andrzeja Rutkowskiego z wyprawy w góry był niezwykle interesujący, ale to, co pokazali ci ludzie, którzy, nazwijmy to, niszczyli, a nie topili marzannę, moim skromnym zdaniem nie nadawało się, aby zamieścić w twoim ciekawym programie. Przykro mi, że muszę w tej minorowej tonacji kończyć mój list. Napisałem te spostrzeżenia
pod wpływem uwag wyrażonych m.in. przez moich znajomych na temat tego właśnie segmentu z twojego ostatniego programu. Muszę jednak napisać tym razem coś pozytywnego. Otóż, bardzo ciekawy i piękny był segment programu na temat muzyczny pod tytułem Polesia Czar, zaproponowany przez panią Janinę Muszyńską. Okazuje się, że w Polsce istnieją grupy artystyczne propagujące piękno terenów i historii tych części naszego kraju, znanych naszej generacji już tylko z opowiadań coraz bardziej nielicznych ludzi starszego pokolenia. I tym pozytywnym akcentem kończę ten mój dzisiejszy przydługawy list. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu redakcyjnego. Moje imię i nazwisko proszę zachować do wiadomości redakcji. Oczywiście, jak zwykle, panie Andrzeju, to czynimy, choć się wszystkim wobec podaje, że to nie jest anonim, a list jest podpisany imieniem i nazwiskiem. Dziękuję serdecznie, panie Andrzeju. Zawsze z ogromną przyjemnością czytamy pańskie liście. Są bardzo interesujące, ciekawe, wznoszące nie tylko nas ponad wszystko. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Noc srebrzyście gwiazdami zakwita, wiatrem luź moja zdańknie. O świtaniu mnie w porcie przywitasz, tą piosenką powita znów mnie. Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, eja, palm wachlarz rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na pnącza, hen na morze rybakom śle. Ocean gnotka toń, tak uświetnia tu woń, to ojczyzna jest ma Kuba. Noc mnie znowu na morze zabierze, już w zatoce czeka łódź. Nim grzbiet wiosło falę uderzy, ty od brzegu piosenkę mi rzuć. Kuba wyspa jak wulkan gorąca, la, eja, palm wachlarz rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na pnącza, ten na morze rybakom śle. Ocean gładka toń, tak uśmiechnia tu woń, to ojczyzna jest ma Kuba. Kuba. Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton zaprasza miłośników lekkiej, łatwej i przyjemnej polskiej piosenki w dniu 27 kwietnia w sobotę w sali balowej Domu Polskiego, gdzie wystąpi ogromnie popularna w całej Polsce i Europie Beata Mańkowska, która będzie właśnie w kwietniu prowadziła tournée od Toronto aż po Edmonton i Calgary. Bilety już można rezerwować w cenie $25 od osoby, a członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej jak zwykle wstęp wolny od opłaty. Po koncercie zabawa przy muzyce DJ-a Bogdana Konikowskiego, a więc dwie pieczenie za jednym zamachem. Rezerwacja na obydwa koncerty pod numerem 780-289-2879. A teraz śpiewa dla państwa Beata Mańkowska. Zostaw czas, który ranił cię, mimo wielu łez, mimo trudnych dni, smut powiedziany. Wybacz każdy gniew, nie mów nigdy źle, twoja cisza znajdzie cię. Skrzydła marzeń przeniosą cię w piękniejszy świat, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma ran. Spójrz na niebo, które wie, jakie szczęście czeka cię. Więc podaruj uśmiech swój, świat odpowie ci i wskaże jedną z dróg.
zapłakane. Zatańcz swój własny taniec. Uwierz sobie, że obok anioł jest. Trzymając cię za rękę, otwórz serca drzwi. Wrócą piękne dni i tak już pozostanie. Skrzydła marzeń przeniosą cię w piękniejszy świat, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma ran. Spójrz na niebo, które wie, jakie szczęście czeka cię. Więc podaruj uśmiech swój. Świat odpowie ci i wskaże jedną z nich. Skrzydła marzeń przeniosą cię piękniejszy świat, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma ran. Spójrz na niebo, które wie, jakie szczęście czeka cię. Więc podaruj uśmiech swój. Świat odpowie ci i wskaże jedną z dróg. Świat odpowie ci i wskaże jedną z dróg. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam. Cześć Darek. Witam, cześć Maja. My znów przed wielkim wydarzeniem w Edmonton bokserskim, dlatego tak sportowo. Kolejny odcinek, trzeci z rzędu promujący tą walkę właśnie o mistrzostwo świata. Czy mogę się zapytać, jak idą przygotowania? Oczywiście, że możesz. A przygotowania idą bardzo dobrze. Dzisiaj piątek, oczywiście koniec tygodnia, więc odczuwamy lekkie zmęczenie. Ja i córka, chociaż ona pracuje dużo, dużo więcej niż ja, ale tak, wszystko idzie ok. W poniedziałek wylatujemy do Houston na sparingi i tam będziemy pewnie 10 dni, także może nawet 12. Tak się złożyło, że nasi dobrzy znajomi, ich zawodniczka przygotowuje się do obrony Mistrzostwa Świata w wadze właśnie muszej, więc dobra szansa, jesteśmy, nasze walki są tydzień pomiędzy sobą. Więc będzie super. I oczywiście pogoda, i pogoda jest lepsza. No, do nas zima wróciła. Tak. Ale żeby, co jest ważną rzeczą, jest to, że mamy szansę sparować na najwyższym światowym poziomie, więc to się liczy i jest to bardzo dobre. Czy mógłbyś przybliżyć kibicom kulisy tej walki? A, czyli bardzo dobre pytanie. Pewnie codzienny kibic sportowy, który nie zagłębia się aż tak mocno w sprawy boksu, się zastanawia, jak to się dzieje. Kibice zwykle widzą, zawodnicy wchodzą i walczą o pasy i to wygląda bardzo kolorowo, dużo świateł, tak, i tak dalej. Jak do tego dochodzi? W tym wypadku boksem zawodowym zajmują się federacje międzynarodowe, które sankcjonują te walki i są, można powiedzieć, nie organizatorami, ale oni wyznaczają, kto walczy o jakie tytuły. W tym wypadku federacja WBC wyznaczyła Alexis i przeciwniczkę z Meksyku jako najwyżej notowane w tej grupie youth poniżej lat 23 do walki o Mistrzostwo Świata. Więc wtedy oni występują i pytają, czy macie ochotę się spotkać, czy jest to dla was do zaakceptowania. No i oczywiście każdy ma prawo powiedzieć tak lub nie. No jeżeli jest zgoda i strony się dogadają, walki się stają i tak się właśnie stało w tej sytuacji. No to super. Teraz wspomniałeś coś na temat pasów.
Tak. Co to się dzieje z tymi pasami? A skąd się biorą te pasy? No właśnie. Jak to się dzieje? Więc federacje, które sankcjonują, są cztery światowe federacje. WBC, WBA, WBO i IBF. Są cztery główne światowe federacje, które sankcjonują boks zawodowy. Czyli każda federacja ma swój własny pas. I oczywiście jak te pasy się znajdują przed walką, za czym zawodnicy wejdą do ringu, są po prostu przez tą federację przysłane pocztą. Także w taki sposób, ale oczywiście, tak jak wspomniałem szybciej, w momencie, kiedy walka jest usankcjonowana, wszystkie dokumenty są podpisane oficjalnie, prawnie, jest to przypieczętowane, wtedy oczywiście jest to wysłane do superwizora, który reprezentuje daną federację podczas walki, bo to nie jest tak, że tylko federacja wyśle pas, oni też wysyłają swojego superwizora, który obserwuje wszystko i pilnuje, że to się dzieje wszystko, pracuje z lokalną komisją i upewnia się, że wszystko przebiega zgodnie z przepisami. No i oczywiście on jest tą osobą, która w ringu wtedy prezentuje pas do osoby, która zwyciężyła. Dobrze, jak już jest ten pas prezentowany, no nie? Tak. To czy jest jakaś reguła później, czy ten pas już zostaje do końca życia? Nie, nie. Co się staje, ma się zwykle 6 do 9 miesięcy, żeby ten pas obronić. O. I wtedy znowu federacja wyznacza osobę, do którą jest obowiązkowa, jest pretendentem do tego pasa. I wtedy oczywiście, jeżeli ty jesteś właścicielem tego pasa, to masz obowiązek z tą osobą walczyć. Jeżeli odmówisz, masz prawo odmówienia, no to wtedy ta federacja ten pas, można powiedzieć, ci w pewnym sensie zabiera. Staje się on vacant, czyli niczyj, no i wtedy ta osoba, która była przeciwnikiem głównym do tej walki, federacja szuka im innego przeciwnika, ponieważ ty odmówiłeś i w ten sposób. Także są obowiązki, a obowiązki są dlatego, ponieważ federacje na tym zarabiają. No. Także oni nie robią tego. Przecież dzisiaj praktycznie na wszystkim się zarabia. Bo wiadomo, że płaci się sankcje dla tych federacji, więc tak to wygląda. Skoro mówisz na temat pieniędzy przy sporcie, tak, to powiedz mi, co jest z tym sponsorstwem? A, oczywiście. Jak ta sprawa wygląda? Akurat mnie to interesuje przy tej walce, oczywiście. Bo przecież jesteśmy w Polonią. Tak. Są tu wielkie biznesy, niektóre tak. Polskie. Oczywiście. I jest możliwość sponsorowania. Oczywiście. Często słyszy się o zostań sponsorem i ludzie czasami się zastanawiają, a nie do końca rozumieją, co to znaczy być sponsorem i jakie są plusy i minusy bycia tego sponsorem. Tak. Pierwszą rzeczą, jeżeli zostajesz sponsorem jakiejś imprezy sportowej, czegokolwiek, to już pomijając, ale w tym wypadku mówimy tutaj o boksie, pierwszą rzeczą jest to, że oczywiście odpisujesz sobie to od podatku. Jest to naturalnym wydatkiem, który twój księgowy się zajmie i oczywiście odpisze. A w naszym wypadku Alexis jest zarejestrowaną firmą, ponieważ jest to boks zawodowy, więc dostajesz normalny rachunek i kwit i wszystko jest perfekt. Bardzo ważną rzeczą, nawet dużo bardziej ważną od tego rachunku jest fakt, że podnosi to prestiż firmy. Podnosi to prestiż firmy, bo specjalnie, gdzie dzieje się to na takiej wysokiej randze, jak tutaj w tej chwili mamy walkę o Mistrzostwo Świata, jest to niesamowita szansa, żeby lokalnie stać się częścią imprezy tak wysokiej rangi. No pomyślmy, jak często możemy być, ile biznesów czy ludzi może powiedzieć, o, ja byłem częścią, sponsorowałem walkę o Mistrzostwo Świata. Tak. Niezbyt wielu. I to się, więc to jest, podnosi to ważność tej firmy. Kolejną rzeczą bardzo ważną i wielu ludzi na pewno nie do końca o tym myśli. Ja pamiętam moich wielu też znajomych i tak pewnie wielu ludzi robi. Mówią, ja wypisuję czek do jakiejś tam organizacji,
I ja już sponsorowałem i wyczerpałem, załóżmy, czy nawet nie wyczerpałem, ale ja robię zawsze w ten sposób, ja wypisuję czeki. Bardzo często wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jak wypisuje czek do jakiejkolwiek organizacji, którą wspomagają, jeżeli wypiszą czek na 10 tysięcy dolarów, to ta organizacja z tych 10 tysięcy dolarów zobaczy może 3 tysiące? Reszta rozejdzie się na cele administracyjne. Tak. Ta organizacja dostanie z tych 10 tysięcy może 3. Kolejną negatywną rzeczą jest, jeżeli ty wypisałeś czek do tej organizacji, spróbuj zadzwonić do tej organizacji i zapytaj się, czy możesz się spotkać z tą osobą, której dałeś te pieniądze i zobaczyć, jak jej idzie. Ta. Szanse są, że ktoś ci odbierze telefon, są mniejsze niż zero. Napiszesz e-mail, to możesz poczekać może z 2 tygodnie, a jak dostaniesz odpowiedź, to nie ma szansy, żebyś znalazł tą osobę, gdzie, co i jak się dowiedział. Czyli oczywiście dostałeś rachunek, odpiszesz sobie od podatku. A teraz załóżmy, że ktoś sponsoruje na przykład taką walkę Alexis do walki jako sportowca, który walczy o Mistrzostwo Świata. No właśnie. Okay? Czyli napisał czek na 10 tysięcy dolarów, ten sam, który napisał dla jednej organizacji. Ta. Dał to w sobotę po południu, w poniedziałek dowiaduje się, że za 4 dni czy za 5 dni ma jakieś wielkie spotkanie w bardzo dużym hotelu i chce zrobić prezentację, co robi? I mówi, no dobrze by było się pokazać z dobrej strony, pokazać, co ja robię. Dzwoni do Alexis czy do jej menadżera i mówi, słuchaj, czy byś mogli przyjść na to przyjęcie, chciałbym przedstawić, chciałbym wejść do tego dużego pomieszczenia bankietowego i powiedzieć, szanowni państwo, chciałbym, żeby się spotkali mistrzyni świata, my jesteśmy dumni, że my ją sponsorujemy. To jest ten moment. No. To jest ten moment. Jest to niemożliwe, żeby zrobić to z żadną inną organizacją. Tak. W tym momencie jesteś w domu, nikt nie powie, nie mam czasu, nie wiem, nie ma takiej możliwości. Więc to są te zasadnicze różnice. Dla tej osoby, która wypisała ten czek, finansowo jest to zupełnie bez zmian, bo taki sam rachunek dostaje od podatku, a na końcu dnia większość ludzi tak na to patrzy, a czy ja sobie to odpiszę od podatku? Oczywiście, że tak. Ale prestiż i możliwość dostępu do tej osoby, którą masz na wyciągnięcie numeru telefonu jest niezastąpiony. A poza tym prestiż bycia częścią z zawodnikiem z taką dedykacją i możliwość przedstawienia go większemu gronu przez oparcie swojego biznesu jest niesamowita. Ja, na pewno. Teraz jedna rzecz odnośnie jeszcze cały czas, bo to jest niesamowite dla mnie to wydarzenie i chyba nie tylko dla mnie. Ja myślę, że powinno być dla całej Polonii tutaj, ale oczywiście, ale całego miasta. Tak, oczywiście. Czy to wydarzenie, myślisz, będzie największym wydarzeniem sportowym, czy może być jakieś jeszcze inne? Ja myślę, że jeżeli spojrzymy na przekrój wydarzeń kulturalno-sportowych, które tutaj mają związek z Polonią, bo oczywiście dlatego oczywiście chodzi o Polonię. Tak, rozmawiamy tutaj, nie porównujemy się do Edmonton Oilers, jeszcze nie, ale będziemy budowali naszą pozycję, mówimy o zupełnie innym ułożeniu sił tutaj. Ale jeżeli chodzi o wydarzenie sportowo-kulturalne, i oczywiście ja pomijam festiwale jakieś, czy Heritage Days, czy, które będzie rozgłosi się, ponieważ jest w przekazie pay-per-view na całym świecie, walka o zawodowe Mistrzostwo Świata, to nie pamiętam większego wydarzenia jednowieczorowego, które miałoby taką siłę za sobą, żeby się rozniosło na świat i mówiło o sobie, skąd ona jest, bo wiadomo, że przecież Alexis jest tutaj z Edmonton, że urodziła się w Kanadzie, ale oczywiście rodzice są z Polski i ona też. Także kulturowo reprezentuje jej korzenie i rozgłos tego jest bardzo duży dla Polonii, tutaj w Edmonton głównie. No na pewno. Także odpowiedzieć krótko, pamiętam tak dużej imprezy, która ma taki duży ładunek gatunkowy za sobą. Ja pamiętam, ale nie byłem na niej, bo mnie jeszcze tu nie było. A, okej.
Mam powiedzieć? Oczywiście, że tak. Jan Paweł II tu był i to był niesamowite, ale to nie porównanie, oczywiście, bo to jest że zupełnie tak, co innego. Tak, oczywiście, że tak, to dlatego, się bo kiedyś tam właśnie szedłem i zastanawiałem się, co to jest ten orzeł taki tam zrobiony, a to było właśnie tak, kościół tak, mi powiedział, jak to nie wiesz, tak. Przecież Jan Paweł II tu był. Oczywiście. Ale to nie ma, nie porównujmy się. Nie, my mówimy o imprezach, mówimy o imprezach sportowych, tak, dlatego, oczywiście, dlatego tak. Powiem, osobiście nie było takiej imprezy jeszcze na tym szczycie, tak. Gdzie ma uczestniczyć nasza Polonia. Tak. Oprócz Polonii jeszcze na pewno będzie połowę świata sportowego uczestniczyć edmontońskiego. Tak, tak. Bo przecież Edmonton jest, jak to nazywają, City of Champions. Absolutnie. Absolutnie tak i będzie na pewno dużo takich sportowych celebrities, które przyjdą. Będzie mnóstwo ludzi, wiem, że też dużo taka grupa media przyjeżdża z Montrealu, z różnych super. Miejsc, bo Montreal w Kanadzie jest bardzo bokserskim tak. a miastem, więc na pewno dużo par oczu będzie patrzyło na co się będzie działo w ringu 4 maja. Teraz jeszcze sprawa, czy są jeszcze bilety, czy już nie ma? Bilety jeszcze są, dużo już nie ma, ale są, dosyć dużo telefonów mieliśmy od różnych osób zainteresowanych, także jeszcze są, ale oczywiście czym dłużej się czeka, no to jest ich coraz mniej i bilety sprzedają się szybko, ponieważ jest to duże wydarzenie, więc szanowni Państwo, jeżeli chcecie, proszę śmiało przez Facebook, czy najlepiej przez Facebooka kontaktować się do Aleksy Kubicki, albo do mnie, Darek Kubicki, i oczywiście od razu to załatwimy. No to ja szybko przypomnę, to już nie cały miesiąc. Tak jest. Pośpieszycie, tak proszę. Czas ucieka. No. Czas ucieka. Ja już mam swoje bilety. Dzisiaj były dostarczone. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Co jeszcze możesz dodać? Chciałbym podziękować osobom biznesu tutaj polskiego, które zrobiły krok do przodu i wspomagają Aleksys, a Sylwek Borówka, a Jacek Denderenda, Eurogrocer, a także dziękujemy bardzo, oczywiście nasza pani Jadzia, o której nie możemy zapomnieć, no tak zawsze. Miała urodziny. Tak jest. Będzie chyba na programie. A, no to najlepsze życzenia tutaj dla pani Jadzi. Także dziękujemy bardzo, jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wspomagają. No i zachęcam, bo tak jak mówię, jest to rzecz niecodzienna i mamy nadzieję, że będzie biało-czerwone. No i trzeba jeszcze podziękować osobie, bez której by nas tu nie było. Bogdanowi. Oczywiście. I to jest też bardzo ważną rzeczą. Bogdan, który niezmiennie i zawsze tutaj jest takim, mimo tego, że robi się powoli wiekowy, ale wygląda bardzo młodo. A zachowuje się nawet czasami jeszcze bardziej młodziej. No, trzeba mu pogratulować, bo ponad 20 parę lat już nie pije. I to sukces. 27 jakby. O, to jest sukces. Ale mówiąc tutaj o takich tych polonijnych organizacjach i osób, które się udzielają, Bogdan naprawdę robi super robotę. Ten program jest bardzo. Jeżeli chodzi o Polonię, to jest jeden z najlepszych, jaki znam na świecie. A poza tym jest oglądam. Łatwy do współpracy i to jest bardzo ważne, ponieważ robić rzeczy to jest okej, ale też współpracować z innymi. To jest też inna półka. Oczywiście. I Bogdan to robi, więc i ci powiem, że nawet nie próbował mi zapłacić, żebym to powiedział. Ja to mówię po prostu od siebie. No, nie przekupił. No to na razie. Dziękujemy Państwu. Kłaniamy się bardzo. I do zobaczenia na spotkaniu tam w kasynie. 4 maja. Przy Bum Bum.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Darkowi i Marianowi za miłą wizytę w studio. A ja tylko chciałbym od siebie dodać, że jeżeli chcecie Państwo nabyć bilety na tę wielką uroczystość, na te wielkie wydarzenie w Edmonton, które będzie miało miejsce w maju, to bilety można również i u mnie nabywać. Proszę dzwonić 780-289-2879. Także bardzo proszę, dzwońcie, bo musi być nas jak najwięcej na tym wydarzeniu. Nas, Polaków, ubranych w biało-czerwone stroje i z biało-czerwonymi flagami i będziemy śpiewać hymn Polski tak samo wszyscy razem. No, witamy serdecznie, drodzy Państwo, w kolejnych rozmowach naszych na 4K. Maszę z Jerzym Maszkowskim, ma takie ładne włoski sobie dzisiaj ładne zrobiły. Młodzi chłopcy mają noszą. Dlaczego nie? Jak się mamy? No bardzo dobrze. Widzę, że masz czapkę kapitana, ale tak jakbyś płynął lodołamaczem. Myślę, że to nie, bo to tam jest tank, skoro ta czapka przyszła, to lodów jeszcze chyba nie było i nie będzie już nigdy. Czapka pochodzi z wyspy Capri we Włoszech. Muszę ci powiedzieć, że Państwu nie wspominałem, że moja małżonka Izabella na 2 dni przed świętami wsiadła do samolotu, poleciała do Włoch na wycieczkę. Oczywiście nie sama, ale z grupą swoich uczniów ze szkoły, którym zorganizowała również ferie wiosenne na wycieczce we Włoszech i polecieli do Rzymu, Florencji, Wenecji, wszędzie, gdzie tylko się dało rady. No i przy okazji, jak wróciła, kupiła mi czapeczkę, a sama, tak jak powiedziała, zrobiła kilkanaście małych filmików i kiedy będą gotowe, będziemy Państwu prezentować Izabelli podróże po Włoszech. A czapka pochodzi z Capri. Pamiętacie Państwo taką piosenkę? Pamiętasz Capri, tę noc w tataraku? Tak. Oh, yeah. Tam jest dalej, ale to jeżeli pamiętacie, możecie sobie sami zaś dośpiewać tego. Tak, no ale jak już jesteśmy przy tym, przy Włochach, no to ostatnio dużo ludzi przybywa do Kanady, szczególnie do Alberty. No z Włoch to raczej oni nie przybywają. No nie. Włosi to przybywali tu chyba gdzieś 60-70 lat temu do Ameryki Północnej i Południowej, północy, do Kanady i do Stanów. Ale już teraz oni, im jest tak dobrze, że oni nie chcą ruszać wcale z swojego miejsca. We Włoszy jest dobrze. No ale... Ale za to inni do nas przylatują. Przyjeżdżają, ale zachodzi pytanie... Nie możesz powiedzieć przyjeżdżają, bo do nas trzeba przylecieć. Przylatują. Tak. Przylatują. Przylatują. Przypłynąć lub przylecieć. Tak, przylatują. Na ogół przylatują. No, uchodźcy czy nie uchodźcy? No właśnie. Jest tutaj mowa o Ukraińcach. No bo... myśmy Polacy, myśmy byli uchodźcami. No nie wszyscy, ja nie byłem uchodźcą. Ekonomicznymi lub politycznymi. Ale ty po prostu przyleciałeś do rodziny. Nie, nie miałem rodziny. To jak ty przyleciałeś? Jak zostałeś? Wsiadłem w samolot i przyleciałem. No ale dlaczego, jak pozwolili ci zostać? No pozwolili mi. No jakie zasady? No ja już miałem pozwolenie, zanim przyleciałem. A, no to co innego, tak. Więc ty nie byłeś uchodźcą, to nie. Po prostu zaproszono cię do Kanady. No można powiedzieć, że zostałem przyjęty na statusie imigranta. Imigranta. Od razu dostałem status imigranta. Jak już dokumenty miałem załatwione w Holandii i po przylocie tutaj dostałem status imigranta i wszystkie... No. Ale byłeś sponsorowany przez kogoś? Tak. Przez rząd czy przez kogoś prywatnie? Nie, prywatną osobę. O, prywatnie. No tak. To jest zupełnie co innego. Ja przyleciałem na sponsorstwo rządowe w czasach, kiedy u nas działy się nie najprzyjemniejsze rzeczy w latach 80., 81. No ale teraz mamy, no tak już, jak mówisz, bardzo dużo Ukraińców, którzy... Bardzo dużo. Właśnie pytanie, oni są uchodźcy czy nie uchodźcy? No właśnie, miałem okazję być na takim... pewnym przyjęciu, poznałem pewnego Ukraińca na basenie, tak jak twoja żona poznaje na basenie dużo ludzi. No i zaprzyjaźniłem się z nim, próbowałem im pomóc w załatwieniu pracy, tam jeszcze innych rzeczy. No i jeden z nich dzwoni mi, przyjedź do mnie do domu, do apartamentu. Ja mówię, gdzie ty mieszkasz? No podał mi adres, to akurat było w niedzielę, wielkanocną niedzielę. Śniadanie miałem u mojej córki teściowej. No to miałem wolny wieczór, wolne popołudnie. No i pojechałem, wchodzę do tego domu. Położenie, to był apartament w zasadzie, położenie niesamowite. Piękny widok na całe centrum miasta. Obok zaraz tych wielkich wieżowców.
No, budynek znam, bo kiedyś go na sprzedaż miał. Okay. Budynek nie jest nowy, jest stary, ale był wyremontowany w 100%. Wszystko ma nawiutkie, nawet crown molding na ścianach, pod sufitem, tak jak u ciebie. Podłogi drewniane, wszystkie kuchnie nowe, no wszystkie nowisieńko. Wchodzę do środka, tam śpiewy wychodzą. Stół długi, taki jak pokazują czasami z Włoch na 2 kilometry, nie był aż taki długi, no ale był długi, bo tam było za 20 osób. O. No i libacja, jedzenie, no jakie chciałeś, wyborne jedzenie. Kraby. Salmony, no nie było kraw, ale salmony były. Były różnego rodzaju sery, były kurczaki, były no, ryby w różnych postaciach. No i oczywiście to, co przypomniało mnie się... A ty jakby... lubisz jeść, także akurat dobrze no, trafiło. No, za dużo nie jadłem akurat, bo byłem wcześniej się najadłem na śniadaniu. No i wielka butelka szampana stoi, no to w jednym rogu stołu. No, a w drugim rogu stołu stały 3 butelki różnych trunków. I jeden znany rum, który mój adwokat zadzwonił i mówi, słuchaj, to oni dobrze palują. Mówi, ten rum jest bardzo drogi. Ja mówię, no ja wiem, pokazywali mi też wódki, jakie pili Finlandia. No same dobre gatunki. No i było w tym, przy tym stole, jak ja przyszedłem, co najmniej 16 osób. 16 osób, no i zaczęły odchodzić śpiewy. Zaczęły odchodzić śpiewy, wszyscy zadowoleni. Były też małe dzieci. Były to rodziny na ogół, oprócz jednej kobiety, która no, nie była w komplecie, jej rodzina, bo ona była z 2 małych dzieci, 6-letnie, 10-letnie dziecko, bo jej mąż walczy na froncie. No ale ja mówię, to jak ty rozmawiasz przez telefon? I nie, rozmawiamy poprzez internet. Przez telefon nie można, kontaktuje się. No tak, przez WhatsAppa najlepiej rozmawiać. No ja nie wiem, na jakim social media są, jakie im pozwalają. W każdym razie, ja mówię, no to kiedy mąż wraca? Mówię, jak się wojna skończy? No to szybko tak nie wróci. Jak długo walczy? No 2 lata już jest. A ile ma lat? Mówię, no 36, tak jak ja. Więc zacząłem zadawać pewne pytania. Jak wiesz, lubię zadawać pytania ludziom. No i było też kilka rodzin, którzy pochowali swoich bliskich, albo znajomych, na ogół 23-25 lat pokazali zdjęcia. Tu zginął na wojnie, tam zginął na wojnie. No tak, to... Nawet ostatnim problemem Ukraińców jest to, że nie mają młodych ludzi, żeby powołać ich do armii. Nie ma kto. No ale ja mówię, to a wy skąd jesteście? No to niektórzy koło Lwowa, niektórzy mają korzenie polskie. Jak mówi, moja babcia była Polką, mój dziadek był Polakiem. W okolicach zachodniej Ukrainy. No ale tam wojny nie ma. O, ja, jest już, pod Lwowem ja mówię, to gdzie ta wojna jest? Mówi, a, to na wschodzie. No i zaczęli pokazywać mi, co posiadają na Ukrainie. Posiadają ładne domy, zdjęcia pokazywali, apartamenty. A mnie, no, kto tam mieszka? No mieszka albo rodzina, ktoś z rodziny, albo mieszkają ich dzieci. Ja mówię, to na wojnie nie są, tam wojny nie ma. No tam wojny nie ma. Wojna jest na wschodzie. Niektórzy byli z Karpatów. Karpaty to jest rejon pogranicze Polski, Czechosłowacji, Rumunii chyba i Mołdawii. No to tam uciekło dość dużo ludzi przez Karpaty. Uciekło przez tak zwaną zieloną granicę. Opłacili kogoś i uciekli. No ale zadaję im pytanie, mówię, no posłuchaj, a to możecie pojechać na przykład do Meksyku? Możemy. A możecie do Europy pojechać? Możemy. A na Ukrainę? No też. Był jeden też Ukrainiec, który dopiero był 3 dni w Edmontonie. Przyjechał odwiedzić swoich 2 wnuczków i swojego syna. Więc to są młodzi ludzie. Przyleciał, nie przyjechał. Przyleciał, tak, przyleciał. No, i więc zaczynały się śpiewy różnego rodzaju. Więc jak te śpiewy odchodziły, więc zadałem mniej więcej pytania. Mniej więcej zadałem pytanie na temat Bandery. Co myślicie na temat Bandery? No właśnie. No to ten najstarszy członek z tej libacji, powiedziałbym, 62 lata miał, zabierał głos pierwszy. Po ukraińsku oczywiście. Niektórzy trochę mówili po polsku, bo większość z nich pracowali w Polsce, w Niemczech, także znali trochę polskiego. Więc on, tak jakby obrażono mi, no Bandera to jest nasz narodowy człowiek, a drugi mówi, no Bandera to Polak. No jak to Polak? Bandera nie Polak.
No ale mówi, no ale Polacy też. A Polacy co? A mówi, no to po co Polacy na Ukrainie byli? Ja mówię, a po co wy jesteście w Polsce? No i takie rozmowy, no ale wszyscy już wypili dość dużo, więc zaczęli rozmawiać, no tak już więcej prawdy. Jeden nasz wspólny znajomy... No wiadomo, po wódce od razu wszystko wychodzi. Tak, tak, no. Jeden nasz wspólny znajomy, który chciał się dowiedzieć, jeżeli chciał się dowiedzieć prawdy od swoich pracowników, to co robił? On ich upił, zaprosił na libację, podlewał dużo wódki i wszystko się wygadali. To był jego sposób. No, ale on służył kiedyś w służbach specjalnych i właśnie się nauczył, jak wyciągać informacje od ludzi. Więc co jeszcze? No, każdy z nich jeździ dobrym samochodem. Jeżdżą Mercedesami albo BMW, bo takie lubią. No, większości z nich przywieźli pieniądze też. No, przylecieli do nas ci, których stać było na to, bo przecież rząd żaden nie płacił za to, ani polski, ukraiński, ani kanadyjski nie płacił za ich przylot. Więc niestety płacił. Niestety płacił. Płacił za rząd. Tak, no chcę dalej wyjaśnić. O. Każdy, kto przyjeżdża, to dostaje 1800 dolarów na członka rodziny. I za darmo mieszkanie, na rok czasu. Ale mają wizę, working visa, czyli wizę do pracy na 2 lata. Ale powiedziałbym, że 75% z nich pracuje, a reszta no, szuka pracy, ale są bardzo wybredni z tą pracą. Więc zachodzi pytanie, czy to są uchodźcy, czy imigranci, czy na jakim statusie oni są. Więc dostają te pieniądze. Jakiś jeden Ukrainie się chwali, to dość często widzę na TikToku, że on ma 10 paszportów, tam w Polsce brał po 800 plus na każdy paszport, no i w Kanadzie pokazuje zdjęcia, jak zakupuje krewetki, czy no same dobre rzeczy, naśmiewa się, mówi, no wystarczy, mówi, wziąć swój paszport, iść do Toronto Dominion Bank i bank ci zaraz daje $350. Na każdy paszport, no oczywiście nie powiem, że ma 10, ale on używa na każdy paszport. A mi się wydaje, że tak jak myśmy przylecieli na przypadku moim, jako uchodźcy, imigranci, to dla nich stworzono specjalną formułę przechowywania niejako Ukraińców na terenie Kanady do czasu, kiedy zakończą się działania wojenne. Dlatego dano ten czas, powiedzmy, maksimum 2 lata. I ponieważ nie są imigrantami, dano im wówczas no, trzeba jakoś im pomóc. Zapomogę, więc mogą tu dłużej. Zresztą to nie tylko oni, bo również i z Afryki, i z innych Somalici, tak, którzy też dostają pieniądze. Nie no, tak ale, jak nam kiedyś dawali. Ale ja nie mówię ogólnie, jako współmianownik. Po prostu wiedzieć, na jakiej zasadzie oni tu przebywają. Bo znam takich też, którzy no, nie mają pieniędzy, nie mają są biedni, szukają pracy. No i tam rząd im daje jakieś zapomogi. No oczywiście mają za darmo przez rok czasu. Ktoś powiedział, gdzie pracujesz? O, u brata pracuję. A co brat robi? Brat szuka pracy. Tak, dokładnie. Więc oni co jeszcze mają, że wszystkie świadczenia lekarskie, włącznie z dentystą, na rok czasu. A ponadto leki za darmo mają. Wszystkie te pływalnie, dostęp do recreational center też za darmo mają. To jest na okres 2 lat. Co mają. No, ja ci powiem, no myśmy jak w czasie, kiedy Marshall Law był w Polsce, to myśmy też przylecieli, tu płacono nam za przelot, dawano nam miesięczne utrzymanie, płacono za mieszkanie, dawano nam na meble, potrzebne do życia materiały. Środki, tak. Środki. No w przypadku moim ja sam bilet musiałem kupić. A myśmy dostawali trochę mniej, bo to były inne czasy. Inne czasy. Dzisiaj troszeczkę to się zmieniło. No, kiedyś to $100, to 46 lat temu załóżmy, to jest dzisiaj warte dużo, powiedzieć $1000. No właśnie. Jak poszedłeś do Safewaya z tym wózkiem wielkim za $100, to był cały wózek. No a pójdziesz do Costco dzisiaj z podobnym wózkiem, no to co najmniej $600-700 to kosztuje. Ja co 2 tygodnie pracując jako mechanik na początku dostawałem co 2 tygodnie $560 wypłatę. No to za $1120 musiałem opłacić mieszkanie i tak dalej. I to starczyło tak, tak, na normalne życie. No ja jak wystartowałem, pierwsza stawka na godzinę, to miałem $4,70.
No i byłem zadowolony. Bo... No właśnie. No ale wówczas papierosy kosztowały 30 centów. Tak. Nie, 60 centów za paczkę. Benzyna 17 centów. 17 czy nawet później 20 parę grosz. Także to wszystko poszło o 1000% do góry. Także proszę Państwa, ci Ukraińcy, czyli ci uchodźcy, czy nie uchodźcy, oni nie mają naprawdę tak źle. Niektórzy no, mają, bo jest wojna. No, czy ktoś mówi, że oni mają źle? Chyba nie. No mają o tyle źle, że nie są u siebie w domu. No. Musieli dom opuścić, zostawić wszystko, tak. Co było do nich należało. I są na przechowaniu w Kanadzie. Ale, do czasu, ale nie opuścili go, że ten dom stoi pusty. Ktoś tam mieszka z członków rodziny albo go wynajmują. Bo tam wojny nie ma w tych rejonach, skąd oni przyjechali. Ja nie spotkałem jeszcze takiego, który by przyjechał, no, gdzie prosto... Pan Marian Frużyński z Lwowa, on koresponduje z nami bardzo często, często przysyła nam informacje i fotografie, to mówi, że naloty lotnicze są na Lwów codziennie. No ale to nie są na miasto, to na jakieś infrastruktury. Na terenie Lwowa. No od czasu do czasu tam jakaś bombka padnie, Putin próbuje, żeby gazu nie mieli, albo prądu, czy czegoś innego, ale nie ma tak, że tam walczą, walk żadnych nie ma. No, walk jeszcze tam nie ma, ale jest bombardowanie. No. No cieszmy się, że jesteśmy tutaj, że po świętach wszyscy jesteśmy zdrowi i zadowoleni, niektórzy pochorowali się po świętach, no bo niestety ale trzeba znowu uważać. Dzisiaj śnieg pada, to, biało się... wszędzie. Ach, biało. Tak. No zima się nie chce dać i wiosna się nie chce dać wypchnąć, zima tak samo nie chce się dać wypchnąć i ścierają się co drugi dzień. Raz plus 15, dzisiaj rano... Taka kupa śniegu, tak. A w Calgary 25 centymetrów, w Lethbridge jeszcze bardziej na południe, pół metra śniegu. No ale tak wspominałem parę tygodni temu, kwiecień, plecień, coprzep, lata, trochę zimy, trochę lata. I tym przyjemnym akcentem, tak. Czekając na prawdziwą wiosnę, dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy nas dzisiaj... I na przyszły tydzień już z Równika będziemy rozmawiać. Już rozmawiamy. Rzeczywiście, Jerry znowu jedzie wydać parę złotych nie w Kanadzie, a gdzie indziej. No, tak jest. Takie jest życie. Wszystkiego dobrego. Też dziękuję bardzo, panie kapitanie. Tak jest. Więc muszę ci pożyczyć łódkę chyba, albo zaprosić ciebie na łódkę. Albo zaprosić, ja w czapce no, będę pływał. Byłeś z żoną, już byłem, tak, żeśmy pływali, a bardzo przyjemnie było. Dziękuję, do zobaczenia już na... Tak, San Paolo. San Paolo. São Paulo. Święty Paweł. Tak. Do zobaczenia. Trochę za późno z dzwonkiem, no ale lepiej później niż wczoraj. Tak. Pamiętasz kapry wśród kwiatów i słońca? Pamiętasz morze niebieskie wśród skał? Tam nasza miłość zakwitła gorąca. Wiosną świat cały do nas się śmiał. Pamiętasz Capri i nasze Poznanie, spacery łodzią, spacery wśród palm. W mojej pamięci ten obraz zostanie, a w mym sercu tęsknota i żal. W lazurowej grocie czeka, tak jak dawniej dzisiaj znów, aż zawołasz mnie z daleka. Dźwiękiem melodyjnych twych słów. Pamiętasz Capri, tę wyspę kochanków, gdzie nasza miłość skończyła się już. W srebrze wieczorów i w złocie poranków, piękne kadry wśród słońca i róż. Już minęły dni, gdy mówiłeś mi, że tak ci dobrze jest ze mną. Zabrał cię świat i zaginął twój ślad. Sama jestem znów i w tęsknocie trwam, nudząc się myślą tajemną, że wrócisz tu. Czekam cię dzień po dniu. Pamiętasz Capri wśród kwiatów i słońca? Pamiętasz morze niebieskie wśród skał? Tam nasza miłość zakwitła gorąca, wiosną świat cały do nas się śmiał. Pamiętasz Capri i nasze Poznanie,
spacery łodzią, spacery wśród palm. W mojej pamięci ten obraz zostanie, a w mym sercu tęsknota i żal. W lazurowej grocie czekam, tak jak dawniej dzisiaj znów, aż zawołasz mnie z daleka dźwiękiem melodyjnych twych słów. Pamiętasz Capri, tę wyspę kochanków, gdzie nasza miłość skończyła się już? W srebrze wieczorów i w złocie poranków, piękny Capri wśród słońca i róż. Piękny Capri wśród słońca i róż. Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton zaprasza na dwa nadchodzące koncerty. Pierwszy będzie miał miejsce niebawem, 13 kwietnia w klubie Syrenka i będzie to koncert kwartetu Piotra Schmidta, rarytas dla miłośników muzyki jazzowej. Trio wystąpi w programie zatytułowanym Komeda Nieznany 1967. I jest to tytuł niedawno wydanej przez kwartet płyty. Z pewnością miłośnicy muzyki Krzysztofa Komedy będą występem zachwyceni. Oto próbka tego, co będzie działo się w sobotę 13 kwietnia. A członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton jak zwykle wstęp wolny od opłaty, natomiast nieczłonkowie płacą $25 od osoby i bilety do nabycia przy wejściu. A teraz kwartet Piotra Schmidta.
Niedawno minęło 7 lat od czasu, gdy po raz pierwszy pani Jadzia, właścicielka zakładu Stitches Tailor Shop w Edmonton, zaczęła świadczyć usługi w zakresie krawiectwa w pełni tego słowa znaczeniu. W Stitches Tailor Shop oprócz usług krawieckich można również oddać do czyszczenia odzież, dokonać drobnych napraw tapicerskich oraz reparacji skóry i zamszu. Krawiectwo jest zawodem zanikającym w naszych czasach i dlatego Stitches Tailor Shop, ulokowany tuż obok sklepów Bałtyk, należy do rzadkości, a przecież jakże często potrzebne są nam usługi w tym zakresie. Od pewnego czasu pani Jadzia uruchomiła usługi komisowe, gdzie możesz oddać swoje suknie lub piękne buciki w komis do sprzedaży, jak też i zakupić po okazyjnej cenie takie same, prawie nowe. Zakład czynny jest 5 dni w tygodniu, a pani Jadzia zaprasza na kawę z pogaduszkami od 10 do 18. Stitches Tailor Shop. 10561 Kingsway Ave. Telefon 780-428-4247. Tuż obok słynnych polskich sklepów Bałtyk. Zapraszamy do Stitches Tailor Shop na kawę i herbatkę dobrą. I coś słodkiego. Proszę Państwa, kiedy osiągamy wiek emerytalny i często nie jesteśmy w stanie ani zadbać o siebie, ani gotować czy ubierać się, to życie staje się męczarnią. Oczywiście istnieją placówki home care, które delegują swoich pracowników czy pielęgniarki do pomocy takim osobom, ale problem zaczyna się, kiedy osoba starsza nie za bardzo włada językiem angielskim i pomoc praktycznie staje się udręką. Proszę zatem o chwilę uwagi, bo mam dla tych osób dobrą wiadomość. Polska Agencja Opieki pod nazwą Comfort Care Home Services, zarejestrowana na Alberta Health Service Com Care Invoicing Program, daje usługi dla ludzi starszych lub potrzebujących opieki pielęgniarskiej już od około 3 lat w Edmonton i okolicach. Serwis odbywa się na 3 poziomach rodzaju opieki w języku polskim z możliwością dostosowania do potrzeb jednostki. Pierwszy poziom to profesjonalne usługi pielęgniarskie, takie jak administracja leków, sprawdzanie parametrów życiowych, zarządzanie cukrzycą, pielęgnacja stóp, zastrzyki i więcej. Drugi poziom to osobista opieka pielęgnacyjna wykonywana przez Healthcare Aid, taka jak pomoc w kąpaniu, toalecie, ubieraniu się, karmieniu i więcej. I trzeci poziom to pomoc domowa wykonywana na poziomie companion w następujących kwestiach: planowanie i przygotowanie posiłków, przypomnienie o lekach, pomoc domowa, zapobieganie upadkom, rekreacja, towarzystwo i inne działania społeczne. Bezpłatna konsultacja i wycena, i co więcej, dla tych, co mają Alberta Health Card, może być pokryta przez rząd nawet do 170 godzin miesięcznie. Po więcej informacji proszę zobaczyć website lub dzwonić, aby uzyskać pomoc i więcej informacji. Chwile, że było ich aż tyle, zamknę drzwi,
przypominam twoje słowa i nie szukam na dobranoc pocałunków, które kiedyś miały moc. Z twarzą nadal bez uśmiechu, z marzeniami bez pośpiechu, będę czekać, co przyniesie jeszcze los. Za wszystkie trudne chwile, że było ich tak tyle, zamknę drzwi, zamykam drzwi. Zachód na twojej dłoni, za wzrok, co tam dziś boli, bez łzy, nie czuję. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. Polak, który zginął w Strefie Gazy tuż przed śmiercią, wysłał SMS. Damian Sobul z Przemyśla zginął wraz z innymi wolontariuszami podczas ataku w Strefie Gazy. Podczas z całego świata płyną kondolencje, trener 36-latka wspomniał o SMS-ie, który dostał od Damiana niedługo przed śmiercią. Rozmowa dotyczyła ich wspólnej pasji. Organizacja humanitarna World Central Kitchen, która ma siedzibę w USA, podała we wtorek, że 7 członków jej zespołu zginęło podczas dostarczania pomocy żywnościowej, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru. Jak dodano, wśród ofiar śmiertelnych są obywatele Australii, Polski i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. Zginął także palestyński kierowca. Wśród ofiar był 36-letni Damian Sobul. Nie była to jego pierwsza misja. 36-latek angażował się także w akcję na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Jego bliscy wspominają, że pomoc to było jego drugie imię. Nasz dzielny rodak, pan Damian Sobul z Przemyśla, niósł pomoc potrzebującym w Gazie, gdzie ma miejsce katastrofalna katastrofa humanitarna. Został zabity w ataku, za który odpowiedzialność przyjęła armia izraelska. Właściciel pizzerii, w której w wakacje stołuje się Jarosław Kaczyński i z którym prezes PiSu żeglował po jeziorach, za rządów Prawa i Sprawiedliwości zarobił ponad 4 miliony złotych w państwowej spółce. Firma stworzyła specjalnie dla niego nowe stanowisko i kupiła dla niego luksusowe auto. Jak informuje na łamach Onetu Kamil Dziubka, w jego sprawie do prokuratury wpłynęło właśnie zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa. Tymczasem Piotr Halicki i Sebastian Białach podają, że służby specjalne badają kontrakt warty ponad 1 mld złotych na budowę i dostarczenie polskiej armii dronów Orlik. Bezzałogowce miały trafić do wojska w 2021 roku. Tymczasem konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej chce podpisać już 6. aneks do umowy przedłużający czas na dostawę. Maszyny już latają, ale ciągle borykają się z problemami technicznymi, a wojsko zaczyna tracić powoli cierpliwość. A wiecie, co się stanie, jak wojsko traci cierpliwość.
Do wstrząsającego wyznania doszło z kolei na spotkaniu z Donaldem Tuskiem. 14-letni Alex chwycił za mikrofon i opowiedział, że został wykorzystany seksualnie przez rówieśnika z klasy, a wychowawczyni, dyrektorka i psycholog nic z tym nie zrobili, choć swój dramat zgłosił. Jak głuche na krzywdę dziecka były nie tylko dyrekcja szkoły, do której uczęszczał jej syn, ale także kuratorium i prokuratura. Premier zapowiedział o sprawie, poinformuje prokuratora generalnego, a my czekamy na reakcję. Program Cela Plus oraz coraz bliżej spełnia się koszmar PiSu i rozliczanie afer PiSu. Ruszyło wyciąganie konsekwencji za uczynienie z Funduszu Sprawiedliwości skarbonki dla partii Zbigniewa Ziobro. Są przeszukania, zatrzymania i areszty m.in. ze Sarcenina i byłego egzorcysty księdza Michała Rusza. Też wyjaśnienia afer w tej sprawie, które trafiło w ręce republikanów Adama Bielana. Wszystko to jednak czubek góry lodowej. W partii Jarosława Kaczyńskiego długo łudzono się, że do rozliczeń, jak to w Polsce zazwyczaj bywało, także i tym razem nie dojdzie. Pomylili się. Zapowiedziany rok temu przez Donalda Tuska program Cela Plus właśnie wkracza w fazę realizacji. Ośmiornica innego słowa tutaj nie znajduje. Wszędzie jest szwagier, znajomy, siostry, mąż, narzeczona i wszystko, co ich łączy, to nadzwyczajna pazerność na pieniądze. Gigantyczne awanse, nieuzasadnione dotacje, wyliczał Tusk podczas telewizyjnego wywiadu. Lider Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że nadejdzie czas, gdy politycy PiSu staną oko w oko z programem Cela Plus. On obejmie wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa, obiecał obecny szef rządu. Niedzielne wybory w Turcji najprawdopodobniej odmienią scenę polityczną w tym kraju. Sukces opozycji jest uważany za najpoważniejszą porażkę dotychczasowej karierze politycznej Erdogana i może mieć poważny wpływ na następne wybory prezydenckie. W niedzielę około 61 milionów osób zostało wezwanych do głosowania w lokalnych wyborach w Turcji. Wybory są postrzegane jako ważny test dla prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i okazały się dla niego groźną porażką. Turecka opozycja odniosła bowiem zaskakujące zwycięstwo i wyszła z wyborów jako najsilniejsza opozycja. Ogłosiła już też, że zwyciężą w kluczowych miastach takich jak Stambuł i Ankara. Jak się, proszę państwa, okazuje, lotnictwo policji ma gigantyczne problemy. Jednostki w Warszawie rezerwują dla siebie najlepsze maszyny latające, tymczasem w jednostkach wojewódzkich nie lata się w ogóle z powodu braku sprzętu. To przekłada się na poziom bezpieczeństwa w tych rejonach kraju. Blokowani przez policyjną górę piloci nie latają w ogóle, więc podatnicy płacą za ich siedzenie za biurkiem. Nadciąga też polityczne trzęsienie ziemi. Na liście osób, które za rządów Zjednoczonej Prawicy objęte miały być kontrolą operacyjną i podsłuchami z wykorzystaniem systemu Pegasus, znajduje się ponad 100 osób, w tym PR-owcy, lobbyści, obywatele obcych państw, dyplomaci, oficerowie kontrwywiadu, a także politycy ówczesnej opozycji i rządzącego wówczas obozu Prawa i Sprawiedliwości. Do sztabu Trumpa wracają byli skazańcy i zwolennicy teorii spiskowych. Czyli ja też, bo byłem zwolennikiem teorii spiskowych. Na wyraźne życzenie byłego prezydenta, tak się dzieje, kiedy opuścił Biały Dom, stał się pariasem. Odrzucili go republikańscy wyborcy i znaczna część partii przerażeni szturmem na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Donald Trump był pierwszym prezydentem dwukrotnie podanym impeachmentowi, został wykluczony z mediów społecznościowych. Wielu czołowych republikanów zakładało, że nikt o zdrowych zmysłach się do niego nie zbliży. Po ponad 3 latach sytuacja jest zupełnie inna. Bez trudu zdobył nominację republikańską, miażdżąc konkurentów, a jego pozycja w partii jest silniejsza niż kiedykolwiek. I nawet ci, których on w przeszłości upokarzał, są gotowi mu wiernie służyć.
W sondażach przed listopadowymi wyborami ma coraz wyraźniejszą przewagę nad białym Bidenem z Białego Domu. Zarówno w swing states, gdzie zwycięzca zazwyczaj nie jest z góry wiadomy, jak i w sondażach ogólnokrajowych. Jego konkurenci wzięli udział w wyścigu w przekonaniu, że gorączka Trumpa opadnie, mówił republikański strateg, który przewodniczył kampanii jednego z rywali Trumpa. Ale gorączka nie opadła, wręcz przeciwnie, wciąż rosła. Dziś wydaje się nie do zatrzymania, tak jak żeśmy przewidywali. A najstarszy prezydent w historii kraju ma spory problem. Jego wiek jest postrzegany jako słabość. Według sondażu NBC News prawie 2/3 wyborców ma poważne obawy, że zdrowie psychiczne i fizyczne Joe Bidena jest zbyt kruche na drugą kadencję. Również większość tych, którzy głosowali na Bidena w 2020 roku, twierdzi, że jest on zbyt stary, aby być skutecznym prezydentem. Starym można być, ale nie trzeba być prezydentem od razu. No i proszę Państwa, to byłoby tyle bieżących wiadomości najważniejszych minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Kolejny raz szykuję zbroję, chociaż tonę, biorę w dłonie cały świat. Tej dramy stan buduję w głowie, ginę w sobie, idę sama. Gdy mówią go, 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 zrobisz to, ja wiem, że no, 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 nie mam szans. Gdy mówią go, 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 zrobisz to, ja chyba no, 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 nie mam szans. Za krótkie życie, by grać nie swoje role w cudzych snach. Deszcz pada, ja zrzucam płaszcz, zmywam cały wstyd i strach. Choć ciągle widzę ich cień, słyszę fałszywe dźwięki, spod masek słyszę ich szept, potwór otwiera szczęki. Choć ciągle widzę ich cień, słyszę fałszywe dźwięki, spływa puder i róż, potwór już nie taki wielki. Przyjmuję rolę, się nie boję, znam już mroczną stronę. Ostatni akt napiszę sama, lecz wygrana szach i mat. Ja mówię go, 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 zrobię to, a oni no, 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 nie ma szans. Ja mówię go, 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 zrobię to, a oni no, 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 nie ma szans. Ciągle widzę ich cień, słyszę fałszywe dźwięki, spływa puder i róż, potwór już nie taki wielki. Wiadomości. Przegląd wydarzeń kanadyjskich minionego tygodnia. Region Niagary prowincyjnie ogłosił stan wyjątkowy, przygotowując się na napływ turystów w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, które wydarzy się 8 kwietnia. Zgodnie z National Geographic, wodospad Niagara został uznany za jedno z najlepszych miejsc na świecie do oglądania całkowitego zaćmienia słońca, które w sąsiednich Stanach Zjednoczonych nie powtórzy się wcześniej niż w 2044 roku. 8 kwietnia w centrum uwagi będzie Niagara
Niagara Falls, ponieważ tysiące gości dołączy do nas, aby wziąć udział w tym jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu, powiedział Jim Bradley, regionalny przewodniczący Niagary, w oświadczeniu dołączonym do informacji prasowej. Dodał, że ostatnie wydarzenie, które przyciągnęło do miasta tak ogromne tłumy, miało miejsce 12 lat temu, kiedy około 150 tysięcy ludzi oglądało Nicka Vallandę przekraczającego na linię wodospad Niagara. Burmistrz Niagara Falls twierdzi, że miasto przygotowuje się na przyjęcie nawet miliona gości. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen hoteli, a w niektórych obiektach w okolicach daty zaćmienia za pokój pobierane są opłaty o wartości ponad $1000 lub więcej za noc. Na dodatek część pokoi jest zajmowana przez migrantów rozmieszczonych tam przez władze federalne. Niedawno opublikowane dane z Urzędu do Spraw Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady pokazują, że rząd federalny wydał w ciągu ostatniego roku ponad $100 milionów na zakwaterowanie osób ubiegających się o azyl w hotelach w Niagara Falls. Według Departamentu Imigracyjnego prawie 5 tysięcy osób ubiegających się o azyl zostało wysłanych do hoteli w tym turystycznym mieście między 1 lutego 2023 a 1 lutego 2024. Większość pochodziła z Nigerii, Wenezueli, Kenii, Turcji i Kolumbii. Średnio osoby ubiegające się o status uchodźcy przebywały w hotelu przez 113 dni, a dzienny koszt wynosił $208 na osobę. Całkowity rachunek za rok 2023 wyniósł około $115 milionów. Koszt obejmuje pokoje, posiłki, usługi i ochronę. Informacje te zostały ujawnione jako część odpowiedzi na interpelację złożoną w lutym tego roku przez konserwatywnego posła Tony'ego Baldinellego, który reprezentuje okręg Niagara Falls w Izbie Gmin, i opublikowane w zeszłym tygodniu. Global News zapytało, jak długo potrwa program hotelowy w Niagara Falls, ale nie otrzymało odpowiedzi w terminie. Zgodnie z oddzielnymi, ale podobnymi pozwami złożonymi w środę 27 marca, cztery główne rady szkolne w Ontario pozywają niektóre z największych firm zajmujących się mediami społecznościowymi w związku z ich produktami, twierdząc, że sposób, w jaki zostały zaprojektowane, negatywnie zmienił sposób, w jaki dzieci myślą, zachowują się i uczą, oraz zakłócił sposób działania szkół. Publiczne rady szkolne w Toronto, Peel i Ottawa Carleton wraz z katolickim odpowiednikiem w Toronto domagają się około $4.5 miliarda odszkodowania od Meta Platforms Inc., Snap Inc. i ByteDance Limited, które obsługują odpowiednio platformy Facebook i Instagram, Snapchat i TikTok. W komunikacie prasowym zarządy szkół, przemawiając w ramach nowej koalicji o nazwie School for Social Media Change, twierdzą, że uczniowie doświadczają kryzysu uwagi, uczenia się i zdrowia psychicznego z powodu płodnego i kompulsywnego korzystania z produktów mediów społecznościowych. Pozew może być pierwszym tego rodzaju w Kanadzie. Setki rad szkolnych w Stanach Zjednoczonych wytoczyły podobne pozwy przeciwko firmom zajmującym się mediami społecznościowymi. W trwającym obecnie sezonie rozliczeń podatkowych po raz pierwszy stosowane są przepisy federalne, które z początkiem ubiegłego roku nałożyły podatek na flipy nieruchomości sprzedawanych od 1 stycznia 2023 roku. Inwestorzy muszą teraz deklarować takie dochody jak zyski z prowadzenia firmy. Skończyło się traktowanie flipów jako dochodów kapitałowych z opodatkowaniem tylko połowy dochodu z transakcji. Ustawa ustala też, kiedy fliperzy muszą zapłacić podatek od sprzedaży HST, GST doliczany do ceny. Przepisy nie dotyczą sytuacji, gdy na przykład umierają rodzice, a dzieci sprzedają ich dom, czy też gdy małżeństwo się rozwodzi.
Ze swej strony rząd prowincji Kolumbia Brytyjska zapowiedział w czwartek dodatkowy podatek od dochodów z flipów. Po przyjęciu przez parlament prowincji ma on wejść w życie z początkiem 2025 roku i wynosić 20%, jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpi w ciągu roku od zakupu. Rząd Kanady i policja muszą liczyć się z rosnącą liczbą kryzysów powodowanych dezinformacją, polaryzacją społeczeństwa czy skutkami zmian klimatu, ostrzegła w ujawnionym przez media wewnętrznym raporcie kanadyjska policja. Siły porządkowe powinny spodziewać się postępującej społecznej i politycznej polaryzacji podsycanej przez kampanie dezinformacyjne i rosnący brak zaufania do instytucji demokratycznych, napisano w wewnętrznym raporcie Policji Federalnej RCMP. Raport, do którego dostęp uzyskał publiczny nadawca CBC, powstał w 2022 roku w zespole prognoz strategicznych RCMP. Analitycy ostrzegli, że zmiany geopolityczne, technologiczne i społeczne mogą zakłócić lub zmienić pracę i działania sił porządkowych w nieprzewidywalny sposób. Wskazali odczuwalne na całym świecie kryzysy, takie jak atak Rosji na Ukrainę czy pandemia COVID-19, przewidując, że sytuacja prawdopodobnie pogorszy się w najbliższych 5 latach, między innymi w związku ze skutkami zmian klimatu. Naukowcy przewidują, że zmieniający się klimat będzie przynosił coraz więcej gwałtownych opadów, a jednocześnie coraz dotkliwsze susze, powodzie i fale upałów na całym świecie. Siły policyjne muszą przygotować się na to, że destrukcyjne zjawiska pogodowe będą miały wpływ na wszystkie szczeble administracji rządowej, wliczając w to infrastrukturę krytyczną, zwiększającą się presję na wycofanie się z Arktyki i inne czynniki, jak napisano w raporcie. Syrop klonowy pilnie poszukiwany. Czy ceny pójdą w górę? Tak źle dawno nie było. Rezerwy tego kanadyjskiego skarbu narodowego są na wyczerpaniu. Ich poziom jest najniższy od 16 lat. Czy to oznacza, że możemy się pożegnać z syropem klonowym i na stałe wykreślić go z przepisów kulinarnych? Magazyny rezerwowe w Quebecu są w stanie pomieścić 133 miliony funtów syropu klonowego. Obecnie znajduje się w nich zaledwie 6,9 miliona funtów w dziesiątkach tysięcy beczek. Zdaniem ekspertów tak niski stan jest związany zarówno ze wzrostem popytu, jak i ociepleniem klimatu, który zakłóca produkcję syropu. Zdaniem ekonomistów nie wpłynie to ani na dostępność produktu, ani na jego cenę. Przynajmniej na razie. Krystyna Piotrowska, Radio Polonia, Toronto. Radio Polonia Toronto 107 FM. Radio Polonia. Tylko dla ciebie. Zawsze dla ciebie. Radio Polonia. Proszę Państwa, minęło już sporo czasu od momentu, kiedy ostatni raz gościliśmy Krzysia Suchego w naszym programie i wiele od tego czasu się zmieniło. No, praktycznie wszystko z dnia na dzień idzie do góry. Cena żywności, benzyny, wszystkiego idzie. Jeśli chodzi o benzynę, witam cię przede wszystkim. Witam. Będziemy dzisiaj rozmawiać jak zwykle o sprawach finansowych i tak dalej. Krzysiu ma bardzo dużo doświadczenia w tym względzie i może Państwu być od czasu do czasu pomocnym. O, proszę, krzesło mi się już nawet odbije. On wie, że mnie atakujesz. Śrubka się wyleciała. Wracając do benzyny, tak wiele ostatnio mówiło się, że 3 centy pójdzie benzyna do góry, dlatego że ten klimat i tak dalej, i tak dalej. Ale zwróć uwagę, że miesiąc temu ta benzyna kosztowała $1.20,
Przez miesiąc czasu poszła 20 centów do góry, nikt się słowem nie odezwał. Ale te 3 centy, które teraz poszły od 1 kwietnia, wielki raban, hałas, o, będziemy 3 centy. A co się stało z tymi 20 centami, które poszły do góry? Nie. Nikt nam o tym nic nie powiedział. Niestety, no to nie. Taka polityka. Polityka, no jest coraz gorzej i będzie lepiej, jak to mówił Kaczyński. No, czekamy. Jest źle, ale będzie lepiej. Czekamy. Czekamy. Mam jedno pytanie w związku z ty się zajmujesz ubezpieczeniami. Tak jest. Jaka różnica jest między ubezpieczeniem tak zwanym na życie, tak, terminowym, a ubezpieczeniem na mortgage, czyli na hipoteczny, pożyczkę hipoteczną. Ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak ubezpieczenie na mortgage. Tak, więc jest to właśnie dobre pytanie. Właśnie jak dużo rozmawiam z klientami o tym całym tym planowaniu tego, tych finansów różnych, no i zawsze robię takie, jak się poznajemy, takie powiedzmy, takie pytam parę pytań, żeby tak poznać sytuację, nie? Żeby dobrze doradzić. No i właśnie dużo ludzi ma jeszcze mortgage, tam spłaca tam te rachunki. No i właśnie jak się idzie do banku po tą pożyczkę na dom, to przeważnie banki oferują ubezpieczenie tych pożyczek. W jakim sensie to jest, jak bank ubezpiecza tą pożyczkę? Co, jeżeli nie będziesz mógł spłacić to ubezpieczenie? Nie spłacić. Jeżeli ta osoba, kto ma, co ma tą pożyczkę, umrze, to wtedy bank ma gwarantowane, że ta pożyczka będzie spłacona. Czyli to przez kogo? Przez to ubezpieczenie, co bank sprzedaje. Aha, czyli powiedzmy, jeżeli mąż umarł, żona nie zostaje z tym mortgage'em, ten mortgage będzie płacony przez bank. Tak jest, czyli to nie jest zła opcja, ale jest, czyli jak popatrzysz na tą sytuację, to w sumie to dobrze, to jest dobrze to mieć, bo wiadomo, czy mąż, czy żona, czy dzieci zostaną, no i ta pożyczka jest spłacona. Ale o czym bank nie mówi, albo o czym się ludzie nawet nie wiedzą, jak to zapytać klienci. Jakie są koszty tego ubezpieczenia? Koszty, właśnie. Powiedzmy, pierwsze pytanie, koszty. Jak porównamy koszt tego ubezpieczenia na tą pożyczkę przez bank, a koszt ubezpieczenia, mówimy o tej samej sumie, ta sama osoba w tym samym wieku, czyli takie apple to apple, takie, nie, tak samo porównanie, czyli jak się porówna tą samą sumę, co się bierze ubezpieczenie na tę pożyczkę, na ten dom, a ubezpieczenie na życie terminowe, to te terminowe ubezpieczenie jest dużo tańsze i ma jeszcze do tego... Czyli to, co mi starasz się powiedzieć, zamiast ubezpieczenia na pożyczkę robisz ubezpieczenie terminowe na życie. Tak jest. I to ubezpieczenie jednocześnie załatwia sprawę pożyczki hipotecznej między w przypadku śmierci. No tak, właśnie dobrze to jest, bo lepiej dobrze mieć takie ubezpieczenie na życie, takie osobne od tego banku, niż przez bank, bo wtedy... mam dużo listę, jakie są lepsze powody, ale powiedzmy jedna z największych lepiej mieć takie ubezpieczenie na życie, a nie przez korzystniejsze. Korzystniejsze, dziękuję, właśnie uciekło mi. Korzystniejsze, nie, dla klienta, jak właśnie tu mi chyba pokażę z tyłu. No właśnie, pokażę tutaj z tyłu, to wygląda ten grafik, jak to wygląda, jeśli chodzi o pożyczkę tak na życie, czyli terminowe, a pożyczka na banku hipotecznego. Tak. Bank hipoteczną pożyczkę płacisz cały czas, ona nie zmienia się nic. Tak a jest. W przypadku terminowego to spada na dół. Tak jest, czyli powiedzmy na tym przykładzie, tam sobie z tyłu, to jest taki graf. Powiedzmy, przykładowo na tym grafie jest przykład, że mortgage był na 450 tysięcy, powiedzmy, nie? Czyli tak, zaczynamy, jak bank da te ubezpieczenia na życie, na to powiedzmy 450 tysięcy, no ale z wiekiem wiadomo, ta suma tej pożyczki zmniejsza się, nie? Ale niestety te ubezpieczenie, co płacimy, zawsze zostaje tak samo. Czyli zostaje to potwierdzone powiedzmy na tą oryginalną sumę 450 tysięcy, no ale jak powiedzmy po 10, 15, 20 latach jest wciąż spłacone. Wciąż płacisz tak jak za 450 tysięcy, także... ale zostało już tylko 20 tak tysięcy. Jest. I sam nawet osobiście znam przypadki, że powiedzmy klienci czy ludzie nawet, co znam osobiście, płacili powiedzmy za 25 lat, przepraszam, jest taki, teraz te pożyczki są na domy, trwają, no i ktoś może płacić powiedzmy 24 lata. Zostanie nagle ostatni rok tej pożyczki spłacenie na dom i zostało przykładowo 10 tysięcy, nie?
ale płaciło się od 23 lata na 450 tysięcy. No niestety, co bank robi? Tylko spłaci, bo bank jest właścicielem tej policy. Nie? No tak. Czyli on tylko sobie spłaci to 10 tysięcy, że już nie musisz oddać, a reszta między 450... Czyli to, co bank od ciebie wziął przez te 25 lat, jest w sumie będzie więcej niż te 10 tysięcy, które zostało do spłacenia po śmierci właściciela tej pożyczki. Czy wiadomo, lepiej to mieć niż nie mieć, ale właśnie jeden z tych plusów właśnie, żeby mieć ubezpieczenie osobne przez bank, bo właśnie jak ten bank, powiedzmy, ktoś umrze, jak mówię, wrócę do tego przykładu, po powiedzmy 23 latach zostanie tam 10 tysięcy do spłacenia, bank spłaci to 10 tysięcy, reszta tych pieniędzy nie jest dogodne dla klienta. Nie? A właśnie jak się ma ten ubezpieczenie na swoje dzieci, na ten termin, tak samo można wziąć na 25 lat, powiedzmy, nie? No i powiedzmy tak samo, taka sama sytuacja. Nie dosyć, że to ubezpieczenie jest tańsze przeze mnie, na to ubezpieczenie, ale co się staje? Tak samo sytuacja. Ktoś płacił 23 lata, na 25, to 24 roku, powiedzmy, osoba umarła i jest tak samo, 10 dni do spłacenia przeze mnie. Kompania daje czeka dla osoby na 450 tysięcy, tak jakby oryginalna suma. Ta osoba może spłacić tą pożyczkę, nie musi, ale przeważnie dobrze spłacić te 10 tysięcy i nagle jeszcze 430 tysięcy zostało, żeby to z tym pieniądzem można zrobić, co się chce, nie? Proszę Państwa, żeby dokładnie, jeżeli jesteście zainteresowani tym, czy nie wy, a może wasze dzieci, które właśnie kupują, w moim przypadku oboje moje dzieci kupiły dom i on, ten mortgage już jest ogromny, bo jest tak w granicach 500 000. Jeżeli jesteście zainteresowani, proszę dzwonić do Krzysia. Tutaj się pokazuje w tej chwili numer telefonu do Krzysia. On dokładnie Państwu wytłumaczy. A jeżeli macie w ogóle jeszcze inne pytania związane z pożyczką, z ubezpieczeniami na życie, tak samo Krzysiu pięknie odpowie. Bardzo chętnie. Właśnie dwa punkty, bo wiem, że właśnie nie możemy o tym rozmawiać, nie wiadomo, godzinami, bo ale ja bym mógł o tym rozmawiać godzinami, bo naprawdę mam na to pasję, na to, co robię. I chcę jak najlepiej. Czyli najlepiej spotkacie się na kawie. Tak jest. I można rozmawiać długo. Ale godzinami takie, będzie rozmawiał z takie nami. Bardzo ważne punkty, tak szybciutko, właśnie powiem, powiedzmy, jak powiedzmy mortgage sobie na dzień dobry się daje tam na 25 lat, no ale takie te renew, takie żeby to odnawiać, przepraszam, po 5 lat, przepraszam, nie? Czyli po tych 5 latach, jak się odnawia tą pożyczkę na dom, co się dzieje, że trzeba znowu aplikować przez bank o nowe, nie? I o nowe. I niestety tak ubezpieczenie tak pracuje, że im się jesteśmy starsi, to drożej może kosztować i czasami z wiekiem, jak coś, jakaś sytuacja może być ubezpieczenie odmówione. Tu zaczniemy od 25 lat, nieważne czy się mniejsza suma zmniejsza, czy inne kondycje są, zawsze jest to pokrycie gwarantowane od pierwszego dnia do końca tego ubezpieczenia, a właśnie jak przez ten bank się zmienia, to potem znowu trzeba nową aplikację, może iść w górę cena, bo to osoba jest starsza. Następna bardzo ważna rzecz, nie ma z tym żadnych opcji, żeby to coś zmienić, nie? Przeze mnie, przez to ubezpieczenie, powiedzmy, czy się tą pożyczkę spłaci wcześniej, czy się więcej weźmie pożyczkę, czy może jest potrzeba na jedno ubezpieczenie, można to skonwertować na całe życie, na ubezpieczenie na całe życie, można może to przedłużyć, są różne opcje, tam przez bank nie ma takiej opcji. I jeszcze bardzo ważna sprawa, o czym niestety dużo ludzi tak samo nie wie, jak rozmawiałem, że jak idzie się do banku i żeby to ubezpieczenie zatwierdzone było, to tylko się podpisuje papierek, tyle będzie na miesiąc, że jest od razu wszystko zaakceptowane na dzień dobry. Przez nas niestety to zajmuje troszkę czasu, bo to jest trochę, tam muszą się dowiedzieć tam wiek, oczywiście tam może jakieś tam medyczne sprawy. W wieku 85 lat biorę mortgage i sobie ubezpieczenie, a w 86 roku umieram i cały mortgage jest spłacony przez ten. Tak jest, także to są takie. Jest masa najróżniejszych tryków, o których powinniśmy wiedzieć. No właśnie przez nas jest to ubezpieczenie zatrudnione. I nieważne, czy się zmieni jakaś historia, powiedzmy, że coś się zmieni z naszym zdrowiem, jak już zatwierdzone, to nie ma odmówienia. I się dzieje, jak powiedzmy, śmierć niestety jest, jakby się stało, to jest to wszystko spłacone bez problemu. Bo ten underwriting, to potwierdzenie i było zrobione z przodu. A przez bank niestety
bank bierze kasę do przodu, ale potwierdzenie jest później. Jak ktoś umrze, to oni mogą wtedy zrobić inwestygację, a co się stało. I mogą powiedzieć, i to, tak samo znam przykład ludzi, mogą na przykład powiedzieć, o ta osoba może nie jest pokryta, dlatego że my tej kondycji z sercem, co była przedtem, nie pokrywamy przykładowo i mogą nie spłacić. Bo to oczywiście, no bank się będzie kręcił jak żmija, żeby tylko nie zapłacić pieniędzy. Tak nie? jest. No to przeważnie i ogólnie to tam te ubezpieczeniowe firmy chcą płacić, bo nikt nie chce tam złego mieć tematu na tym, ale wszystko jest to napisane w takim tym małymi literkami przez te bankowe też, że oni mogą iść do tyłu, jeżeli jakieś kondycje są niepokryte, co istniały przed. A przez nas jest to wszystko inwestykowane przez do przodu, także jak już jest zatwierdzone, to nie ma, że to tak jak Jerzy Raczkowski mówi, to co duże litery ci dają, małe litery ci zabiorą. Tak, czasami. Także, drodzy Państwo, dzwońcie do Krzysia, on bardzo chętnie będzie z Wami rozmawiał, odpowie na każde Wasze pytanie. Krzysiu, dziękuję Ci jak zwykle za sympatyczną rozmowę i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Bogdan. Do usłyszenia. Zakochałam się cyganie, który pod lasem konie pasł i przy ognisku na swoich skrzypkach miłosną nutkę dla mnie grał. I przy ognisku na swoich skrzypkach miłosną nutkę dla mnie grał. Cygańskie skrzypce w cygana ręce, oj mały wiasy, me czułe serce i tylko z cyganem pragnę żyć. Śpiewać i tańczyć aż po świt, śpiewać i tańczyć aż po świt. No i zostałam dziewczyną cygana, szczęście jak gwiazda błysło nam, lecz nie na długo, bo cygański tabor zabrał cygana w wielki świat. Lecz nie na długo, bo cygański tabor zabrał cygana w wielki świat. Cygańskie skrzypce w cygana ręce, oj mały wiasy, me czułe serce i tylko z cyganem pragnę żyć. Śpiewać i tańczyć aż po świt, śpiewać i tańczyć aż po świt. Liczyłam długie, samotne chwile, cyganie wracał rok i dwa. Lecz wrócił do mnie, znów skrzypki zagrały, bo lepszej miłości nie dał mu świat. Lecz wrócił do mnie, znów skrzypki zagrały, bo lepszej miłości nie dał mu świat. Cygańskie skrzypce w cygana ręce, oj mały wiasy, me czułe serce i tylko z cyganem pragnę żyć. Śpiewać i tańczyć aż po świt, śpiewać i tańczyć aż po świt. Cygańskie skrzypce w cygana ręce, oj mały wiasy, me czułe serce i tylko z cyganem pragnę żyć. Śpiewać i tańczyć aż po świt, śpiewać i tańczyć aż po świt.
Proszę Państwa, ledwo tylko wyszliśmy z Nirwany po świętach wielkanocnych, a już tu zelektryzowała nas wiadomość o ostrzelaniu przez izraelskie siły obronne, bo Izrael nie ma armii, tylko ma siły obronne. Co robią siły obronne? Siły obronne nikogo nie zabijają, tylko najwyżej pacyfikują, wkraczają, wyzwalają, tak jak Armia Czerwona. Armia Czerwona nigdy nikogo nie napadła, zawsze wkraczała. Ale a po co wkraczała? Żeby wyzwolić tych, na których terytoria wkraczała. No i siły obronne bezcennego Izraela od Armii Czerwonej przejęły właśnie ten piękny obyczaj. No i właśnie, ponieważ w październiku ubiegłego roku wkroczyły do Strefy Gazy, żeby wyzwolić tamtejszych Palestyńczyków od złowrogiego Hamasu, no to tam kontynuują operację ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. Proszę Państwa, kiedyś, dawno temu, kiedy Stany Zjednoczone i inne miłujące pokój kraje postanowiły wszcząć operację pokojową przeciwko znienawidzonemu Irakowi, tam pod pretekstem, że Saddam Hussein schował broń masowej zagłady gdzieś, no i wtedy kardynał Angelo Sodano, anioł Sodano, ówczesny sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, z goryczą wygłosił taką opinię, że od jednych krajów wymaga się czegoś, od jednych narodów wymaga się czegoś, a od innych narodów nie wymaga się nic. No, głuche milczenie było odpowiedzią na tę pełną goryczy opinię kardynała Sodano. O co chodziło? No, o to chodziło, że Saddam Hussein pretekstem do operacji pokojowej przeciwko znienawidzonemu Irakowi była okoliczność, że Saddam Hussein wyprodukował broń masowej zagłady. No ale potem, kiedy już operacja pokojowa zakończyła się pomyślnie, wywiady całego świata, a właściwie nie całego świata, tylko miłującej pokój części świata, zachodziły w głowę, gdzież ten Saddam Hussein, złowrogi, mógł schować tę broń masowej zagłady, no i nie mogły jej znaleźć. Aż tu pan redaktor Bronisław Wilsztań, nie ruszając się z Warszawy, od razu spenetrował prawdę, że złowrogi Saddam Hussein ukrył tę broń masowej zagłady w miejscach niemożliwych do wykrycia. Od razu wszystko stało się jasne i operacja pokojowa przeciwko znienawidzonemu Irakowi od razu nabrała charakteru operacji sprawiedliwej, dzięki czemu nikt w całym miłującym pokój świecie nie ma z tego powodu najmniejszych wyrzutów sumienia. Proszę Państwa, podobna sytuacja, z podobną sytuacją spotykamy się w bezcennym Izraelu, tyle tylko, że tam wywiady całego świata absolutnie nie zachodzą w żadną głowę, dlatego że jakby któryś zaszedł w głowę, to jest gorsze niż zajście w ciążę. Od razu by mu wyabortowano tę głowę razem z zawartością. W związku z tym nikt nie ośmiela się nawet komentować tego, co ćwierkają wróbelki wszystkie od samego rana, że Izrael ma broń jądrową. Ale Izrael twierdzi, że nie ma broni jądrowej, co dało mi asumpt do sformułowania takiej zasady, że oficjalna nieobecność czegoś to jest tylko wyższa forma obecności. Więc Izrael nie ma broni jądrowej, ale to jest tylko wyższa forma jej posiadania. Podobnie jak nie ma w Polsce wojskowych służb informacyjnych, no ale ta oficjalna nieobecność wojskowych służb informacyjnych jest tylko wyższą formą obecności. Proszę Państwa,
A dlaczego od jednych narodów wymaga się czegoś, a od innych narodów nie wymaga się nic? No tutaj musimy skorygować opinię kardynała Sodano, że nie od innych narodów nie wymaga się nic, tylko od tego jednego, najsłuszniejszego, najlepszego narodu nie wymaga się nic. A dlaczego nie wymaga się nic? A dlatego, że w czasie II wojny światowej, podczas której zginęło ponad 50 milionów ludzi, zginęło również kilka milionów przedstawicieli tego narodu. Kilka milionów, więc to nie jest taka stosunkowo wielka suma. No, ale inne narody się nie zakręciły wokół tego, podczas kiedy naród izraelski, naród żydowski się zakręcił. Dzięki temu do dzisiejszego dnia, od tamtej pory, obcina kupony od tego, że Adolf Hitler tam część tych Żydów europejskich wymordował, a innych prześladował. No, a inne narody się nie zakręciły wokół tego i nic z tego nie mają. A dlaczego to się udało bezcennemu narodowi żydowskiemu? A dlatego, że Żydowie mają duże wpływy. Ta opinia, którą za chwilę wygłoszę, jest traktowana przez Ligę Antydefamacyjną w Nowym Jorku jako antysemicka, więc proszę uważać. Otóż chodzi o to, że środowiska żydowskie mają duże wpływy w sektorze finansowym w Stanach Zjednoczonych, w mediach i w przemyśle rozrywkowym. Proszę Państwa, to wszystko sprawia, te wpływy środowisk żydowskich sprawiają, że amerykańscy twardziele nie tylko skaczą przed Żydami z gałęzi na gałąź, ale jeszcze uchwalają prawa, które zmuszają wszystkich innych do skakania przed Żydami z gałęzi na gałąź, a przede wszystkim amerykańskich wasali, do których my oczywiście w podskokach należymy. No i proszę Państwa, w związku z tym antysemityzm u nas jest rodzajem myślozbrodni. Jak ktoś zostanie posądzony o antysemityzm, to musi się gęsto tłumaczyć, a to mu nic nie pomoże, bo jak ktoś raz został posądzony, tak jak to Francuzi mówią, kto raz był królem, ten zawsze zachowa majestat. No i nic mu nie pomoże, zwłaszcza jakby się wykręcał na wszystkie sposoby. Do tego zaraz wrócimy, proszę Państwa. A tymczasem, jak już wspominałem, na Bliskim Wschodzie, w Strefie Gazy, odbywa się operacja ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. No i tam dzięki konfidentom w swoim w Strefie Gazy Izrael zorganizował taki atak Hamasu rakietowy, który stał się pretekstem do podjęcia operacji obronnej. Cały świat uznał, że to święte prawo do obrony. Joe Biden, prezydent, przygalopował z Waszyngtonu do Tel Awiwu, żeby ucałować stopy Benjamina Netanyahu, który tam ze statusu podejrzanego o rozmaite bezeceństwa natychmiast stał się bohaterem narodowym bezcennego Izraela. No i stanął na czele rządu jedności narodowej. No i w charakterze premiera rządu jedności narodowej prowadzi operację ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. Tak się złożyło nieszczęśliwie, że ta operacja ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej zazębia się z rokiem wyborczym w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym prezydent Joe Biden tutaj w rozkroku stoi, bo z jednej strony chciałby nie stracić wianuszka, to znaczy, żeby nie padło na niego podejrzenie, że tu popiera, czy przyjmuje do wiadomości jakieś ludobójstwa i tak dalej, to co to nie. No ale z drugiej strony i on wie, i my wiemy, że nie może stanąć dęba bezcennemu Izraelowi, bo Żydowie w Ameryce zrobią z niego natychmiast marmoladę. No i tak w rozkroku
kroku stoi. On tam od czasu do czasu w ramach tego, żeby tu wianuszka nie stracić, to tam kręci nosem, a to na to, a to na tamto, tam to mu się nie podoba, tamto mu się nie podoba. Benjamin Netanyahu to rozumie, że tu rok wyborczy ma swoje wymagania, no ale bez przesady. Ale bez przesady. I kiedy w ramach ostatecznego rozwiązywania kwestii palestyńskiej podgarną tych wszystkich Palestyńczyków na kupkę w mieście Rafah, na południu, na pograniczu z Egiptem, znienawidzonym, no to tam podniosły się jakieś hałasy, że to tego, że tam głód panuje, że chłód i ma do choroby i tak dalej. I jakieś szwajn zaczęły się tam uwijać z dostarczaniem tym Palestyńczykom podgarniętym na kupkę jakiejś żywności. No i to od tego to tylko operacja ostatecznego rozwiązania się przedłuża w sposób taki zupełnie niepotrzebny i niepokojący, bo tak to by można było głodem wziąć, chorobami i tak dalej, nie marnować nawet amunicji specjalnie, która się tam przyda na jakieś inne okazje. No i proszę Państwa, co z tym fantem zrobić? Rada w radę uradzono, że tak to widzę oczyma duszy. Rada w radę uradzono, żeby taki jeden konwój, gdzie tam te humanitarne szwajn przywożą żywność do Rafah, tym Palestyńczykom, żeby ten konwój przez pomyłkę zbombardować. No i tak się stało, i tak się stało. Tam zginęło paru tych konwojentów, no ale po co pchają palce między drzwi, jak tutaj drąbią drwa, to dziury mają lecieć, a nie tam jakieś humanitarne przedstawienia odstawiać. No i proszę Państwa, zginął jest w dodatku taki obywatel polski z Przemyśla, pan Damian Sobul, świętej Bóg pamięci. No i tu w związku z tym, ale ta organizacja, która te konwoje wysyłała, natychmiast zrozumiała aluzję i zakończyła swoje zaangażowanie w Strefie Gazy. I o to przecież chodziło, żeby żadna szwajn tam nie sypała piasku w tryby rozpędzonego parowozu dziejów. Z tej okazji śmierci pana Damiana Sobula skorzystał książę małżonek, który bardzo uprzejmie zaprosił ambasadora Izraela w Warszawie, żeby mu tam coś wyjaśnił, ale ambasador nic mu nie wyjaśnił, tylko ponieważ pan wicemarszałek Krzysztof Bosak też tam zaczął się domagać jakichś wyjaśnień, to pan ambasador Izraela w Warszawie natychmiast skorzystał z okazji, że Reichsführer Ursula von der Leyen tam wymieniła Konfederację jako te zbrodnicze organizacje, które się sprzeciwiają budowie IV Rzeszy, i obsztorcował pana marszałka Bosaka tam, że antysemityzmus i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj oczywiście książę małżonek od razu spokorniał i tylko takie najgorsze są nieproszone rady. No i poradził ambasadorowi Izraela, żeby więcej pokory tam uprawiał w swoim tym postępowaniu. Ale od pokory to jest książę małżonek, a ambasador Izraela to jest od sztorcowania tutaj głupich gojów w Warszawie. Po co się tam Damian Sobul pchał do Strefy Gazy, jak tam starsi i mądrzejsi już podjęli decyzję, co z tym fantem robić. Jak się tak wepchał palca między drzwi, to nic dziwnego, że władza ludowa mu ten palec tam odrąbała razem z całą głową. Proszę Państwa, a tu tymczasem, jakby tego było mało, to rolnicy, którzy się odgrażali przed świętami wielkanocnymi, że będą kontynuowali akcję protestacyjną,
to tym razem już nie urządzali żadnych blokad, bo to kurczę blade, z tego nic nie wynika, tylko wtargnęli do Ministerstwa Rolnictwa w nadziei, że tam ktoś podejmie z nimi rozmowy, ale nie pan wiceminister Kołodziejczak, bo wiadomo, że on to biedne, durne, nic nie może, podobnie jak ten cały pan minister, który tam powiedział, że on to nie musi wcale być ministrem. Jasne, że nie musi być ministrem. No, tam wzięli go, bo tam nie było nikogo lepszego, ale to tak każdego można wziąć na ministra, byle tylko tam miał dwie nogi i dwie ręce, głowy to niekoniecznie, ale to dobrze jeszcze, jak ma głowę na karku, kiepełę, to może być ministrem w waginecie Donalda Tuska. No i proszę Państwa, charakterystyczna jest jedna rzecz. Otóż tam ci rolnicy siedzą w Ministerstwie Rolnictwa, ale nikt, nie tylko nikt z nimi nie chce rozmawiać, ale niezależne media głównego nurtu, zarówno Judenrat, Gazety Wyborczej, jak i inne tamte wszystkie żydowskie media dla Polaków, ani słowem się nie zająkną, że tam rolnicy. A dlaczego? A dlatego, że Tusk nie ma dla nich żadnej oferty. Tusk nic nie może, bo tu pod decyzję podejmuje Reichsführer Ursula von der Leyen, która Donaldu Tusku to może co najwyżej pogonić kota, aż mu się zagotuje pod ogonem. Poznajecie Państwo tę piosenkę? Ta piosenka do dziś pozostaje symbolem erotyzmu, a było to lat, dzięki Bogu, 54. Byli jedną z najbardziej skandalizujących par bohemy lat 70. XX wieku. Choć na początku ich znajomość nic na nie wskazywała, że połączy ich coś więcej niż wzajemna niechęć. Ona wytrzymała z nim 12 lat, choć wspólne życie nie było najłatwiejsze. Jane Birkin długo po zakończeniu romansu z Serge Gainsbourgiem mówiła, że nigdy nie przestanie go kochać. Jeden z najgłośniejszych romansów XX wieku zaczął się w wannie. Jane Birkin i Serge Gainsbourg poznali się na castingu do filmu Slogan w 1969 roku. Ona była śliczną 20-latką, która przeżyła głośny rozwód i samotnie wychowywała małą córkę. On był dwa razy starszym mężczyzną, nazywanym artystą, ale i aroganckim degeneratem. Po dwóch rozwodach i licznych romansach wśród jego kochanek była również i Brigitte Bardot. W Sloganie mają zagrać zakochanych. On siedzi w wannie w kolorowej bieliźnie, ona przycupnęła na brzegu. Musiała być naga. Nie czują się dobrze w swoim towarzystwie. Birkin prosi reżysera Pierre Grimblata, aby zaaranżował jej spotkanie z Gainsbourgiem poza planem filmowym. Widzą się wieczorem, chodzą po klubach, tańczą. W restauracji opłaca orkiestrę, by specjalnie dla Birkin zagrała piosenkę przed lokalem. Jane nie chce być kolejną zdobyczą, a więc gdy Gainsbourg wiezie ją do luksusowego hotelu Hilton, ona czeka, aż pijany aktor uśmie, wtedy ucieka i wraca do córki. Po tej nocy ruszają do Wenecji, gdzie zaczynają pracę przy filmie. Uczucie między nimi wybucha z ogromną siłą. Miał niezwykle smutne oczy i piękne usta. Czytał mi swoje wiersze, bawił się słowami, wspominała Birkin w jednym z wywiadów. Gainsbourg zakochuje się bez pamięci. Gdy jego ukochana rusza do Saint-Tropez, by tam grać u boku przystojniaka Alana Delona, Serge rusza za nią. Zajmuje się Kate Berry, córką Jane z pierwszego małżeństwa. Cały czas obserwuje Birkin, jest chorobliwie zazdrosny. Ale Delon, mimo swojej urody, nie ma u Birkin szans. Gainsbourg, zadowolony, wsiada w pociąg i jedzie do Paryża. Birkin
która nie zdążyła go pożegnać, biegnie za pociągiem. Iście filmowa scena. Kolejna czeka na nią w hotelu. Serge na lustrze zostawił zapisane czerwoną szminką słowa „Je t'aime, je t'aime, je t'aime”, czyli powtórzone 3 razy „kocham cię”. Słowa „je t'aime” związały się z Gainsbourgiem i Birkin na stałe za sprawą kontrowersyjnego hitu „Je t'aime, moi non plus”. Serge napisał go dla Brigitte Bardot, a nawet wspólnie go nagrali, ale aktorka przestraszyła się skandalu, który mógł wybuchnąć. Wycofała się nie tylko z promocji, ale i z romansu z Gainsbourgiem. Ten zaproponował nagranie piosenki z Birkin. Obydwoje nie przejmują się tym, że wywołają obyczajowe trzęsienie ziemi. Część słuchaczy jest zaszokowana nie tylko erotycznym podtekstem piosenki, ale i tym, co słychać na taśmie poza tekstem. Wykonawcy wydają z siebie westchnienia i jęki, jakby w studiu nagraniowym oddawali się miłosnym uniesieniom. Watykan miota gromy, a Włoch, Hiszpania i Szwecja zakazują emisji piosenki. Oburzone jest także BBC, które odmawia nadawania tego hitu. Gainsbourg jest szczęśliwy, bo wiadomo, że ludzie będą szukać tego, czego im zakazano. Że tem staje się najbardziej znanym francuskim przebojem na świecie i wpisuje się do kanony kultury popularnej. Tu muszę Państwu powiedzieć, że nie tylko w tych krajach, które wymieniłem, był zakazany, również i w Polsce był zakazany. Ja, żeby zdobyć ten utwór, musiałem zapakować mój olbrzymi magnetofon szpulowy do pudła, wsiąść do pociągu, pojechać do Gdańska, gdzie wiedziałem, że ktoś ma to nagranie i tam nagranie przegrałem na mój magnetofon, przywiozłem go do Bydgoszczy i grałem w swojej dyskotece. Tak wygląda cała historia do dzisiaj. Po latach w jednym z wywiadów Jane Birkin wspomniała, że gdy odwiedziła Londyn, w taksówce usłyszała w samochodzie „Je t'aime”. Powiedziała kierowcy, że to jej głos słychać w utworze. Ten zrewanżował się jej opowieścią o tym, że przy tej piosence spłodził 3 swoich dzieci. W międzyczasie Gainsbourg i Birkin biorą ślub. W 71 rodzi się ich jedyne dziecko, córka Charlotte. Kariera Jane się rozwija, Serge również stworzył. Realizował się jako partner, ale i ojciec uwielbiał czas spędzony z córkami i wymyślał dla nich kreatywne zabawy każdego dnia. Bajka kończy się na przełomie lat 70. i 80. Gainsbourg nadużywa alkoholu, po którym staje się agresywny. Birkin ma dość nocy pełnych lęku, podczas których pośpiesznie ucieka z dziewczynkami do hotelu, by nie widziały awanturującego się ojca. Z jednej z takich ucieczek nie wraca. W 1980 roku odchodzi do młodego reżysera Jacques Delon. W 2021 roku Jane Birkin doznała udaru. Zmarła 16 lipca 2023 roku w Paryżu, a piosenka jest grana do dzisiaj. Sam często odtwarzam ją podczas nocnych zabaw, które prowadzę. Je t'aime, moi non plus. Kocham cię, ja też nie kocham.
heureuse je viens. Et je viens entre tes reins et je me retiens. Rosjanie nienawidzą Polaków. Zazdroszczą nam głównie wyższego standardu życia. Rosjanie przyjeżdżający do Polski są w szoku, że w naszym kraju jest czysto na ulicach. W rosyjskich mediach przekazano jakiś czas temu informację, iż Lwów jest obecnie pod kontrolą Polaków. Ukraińcy mają kompleks Polaków, a Polacy mają kompleks Niemców. Polska jest najmniej lubianym przez Niemców krajem Unii Europejskiej. Większość Niemców 80 lat temu uważała Słowian, w tym Polaków, za ludzi gorszej kategorii. 1 875 000 Polaków zostało zesłanych na Syberię. W Polsce żyje około 700 tysięcy alkoholików. Ponad 1,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Średnio mają oni 23 zł na dzień. 8 milionów Polaków regularnie pali papierosy. Najczęściej palą osoby z przedziału wiekowego od 40 lat do 50. Ponad 12% populacji Polski nadużywa alkohol. W skali świata jesteśmy w czołówce najbardziej pijących krajów. 28% Polaków chodzi co niedzielę do kościoła. Przed pandemią było to 37%. Polskie społeczeństwo jest niezwykle mocno podzielone. Winą możemy obarczyć wszystkich polskich polityków, którzy niemal codziennie dostarczają nam dawkę mowy nienawiści wobec konkurencyjnych partii. Państwo polskie nie chce wypłacić Żydom reparacji wojennych. Kilka lat temu organizacje żydowskie wyceniały wartość utraconego majątku Żydów w Polsce na 230 miliardów złotych. Szef MSZ Izraela powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Polacy uratowali około 450 tysięcy Żydów podczas wojny. Rząd Niemiec chce przekształcić Unię Europejską w federalne państwo europejskie. Dlatego Niemcy bardzo ucieszyli się, gdy w Polsce wybory parlamentarne wygrała opozycja z Donaldem Tuskiem na czele, który ma poglądy prounijne. Puste półki w czasach PRL-u nikogo nie dziwiły. Często okazywało się, że ekspedientka może zaoferować jedynie ocet. Jedynym szeroko dostępnym towarem w czasach PRL-u był alkohol. Za produkcję alkoholu w czasach PRL-u odpowiadał państwowy monopol spirytusowy. Monopol spirytusowy okazał się jednym z najbardziej dochodowych państwowych przedsiębiorstw. Na dochodzie z alkoholu opierał się nawet budżet państwa. Rozpijanie narodu nie było bezcelowe, dlatego że łatwiej jest sterować narodem pijanych ludzi. W PRL-u ciężko było zdobyć niektóre towary, jednym z takich towarów był nawet papier toaletowy. Na statystycznego mieszkańca Warszawy przypadało 7 rolek papieru toaletowego rocznie. Czesi, Holendrzy, Brytyjczycy, Austriacy, Rosjanie i Niemcy.
te narodowości najbardziej nie przepadają za Polakami. W PRL-u na niektóre towary trzeba było czekać w kolejce po kilka godzin. Kolejki były stałym obrazem tamtych czasów. Niektórzy w tamtych czasach zarabiali nawet na życie poprzez stanie w kolejkach dla innych ludzi. W czasach PRL-u jedzenie kupowało się na kartki. Kartki istniały z powodu ograniczonej ilości produktów spożywczych. W PRL-u palenie było powszechne. Paliła niemal połowa dorosłych Polaków, a liczba papierosów wypalanych na osobę dawała nam trzecie miejsce na świecie. W latach 80. było 12 milionów palaczy. Dochodziło do takich sytuacji, że w zakładach pracy osobom palącym przysługiwała dodatkowa przerwa na papierosa. Osoby niepalące, jeśli chciały skorzystać z przerwy, musiały, zacząć palić papierosy. W Polsce w 1950 roku ustanowiono nakaz pracy. Jeśli ktoś nie pracował, groziła mu za to kara pozbawienia wolności na 6 miesięcy lub bardzo wysoka grzywna. Z tego też powodu nie było w kraju bezrobocia. August Agbola O'Brown był jedynym czarnoskórym uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Czarnoskóry Józef Sam Sandy walczył w Wojsku Polskim przeciwko bolszewikom. Od 1953 do 1956 roku Katowice nosiły nazwę Stalinogród. Józef Piłsudski wspierany był finansowo przez wywiad japoński. Wódka pochodzi z Polski. Została pierwotnie wyprodukowana w VIII wieku w Polsce. Pierwsza pisemna wzmianka o spirytusie została znaleziona w polskich dokumentach sądowych z 1405 roku. Za granicami Polski mieszka około 21 milionów Polaków. Łącznie na świecie żyje około 60 milionów Polaków. W przedwojennej Polsce funkcjonował obóz koncentracyjny. Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej powstało głównie w celu izolowania oraz psychicznego i fizycznego dręczenia oponentów politycznych, między innymi komunistów, endeków, ludowców, a także nacjonalistów ukraińskich. Gdy Niemcy likwidowali ludność żydowską z terenów Polski, Polacy w tym czasie często rozkradali majątki pozostawione przez Żydów. Działo się to w większych miastach, jak i również na prowincji. Oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że Niemcy również likwidowali Polaków i rozkradali nasze majątki. Okupant niemiecki dokonał w okupowanej Polsce rabunku 500 tysięcy pojedynczych dzieł sztuki o wartości 11 miliardów dolarów. Wiele z tych dzieł już nigdy nie wróciło do Polski. Gdy w Warszawie wybuchło powstanie, mieszkańcy Krakowa budowali wały i umocnienia dla Niemców. Co najgorsze, mieszkańcy zgłaszali się na ochotnika. Polski prezydent ma wiele wspólnego z Bin Ladenem. Ignacy Mościcki w młodości wraz z małżonką budował bomby, które później planował wraz ze sobą wysadzić. Jak sam przyznał, jego stan psychiczny nie był w tamtym okresie najlepszy. Nowożytny Kraków był bardzo niebezpiecznym miastem. Skala przemocy, głównie na kobietach, była zatrważająca. Napaści dokonywało pospólstwo, ale i również miejskie elity. Polskie państwo podziemne odmówiło pomocy warszawskiemu gettu. Dowódcy Armii Krajowej nie wierzyli w sens wspierania żydowskiego ruchu oporu. Kiedy armia niemiecka w czerwcu 1941 roku zaatakowała ZSRR, Polacy na Kresach witali ich z olbrzymim entuzjazmem. Co najgorsze, polska ludność zamawiała msze w intencji niemieckich żołnierzy i stawiała na ich cześć bramy triumfalne. Dziadek Donalda Tuska był żołnierzem Wehrmachtu. Stało się to za sprawą dekretu z 1 września 1939 roku, który mówił, że obywatele wolnego miasta Gdańsk stali się automatycznie obywatelami Niemiec. Wobec ponoszenia przez Niemców strat na froncie wschodnim zapadła decyzja o wcielaniu ludności kaszubskiej do Wehrmachtu. Sławomir Mentzen również miał przodka, który służył w wojskach Wehrmachtu, ale i też w Selbstschutzu i SA. Był to brat jego dziadka. Jak przyznał sam Sławomir Mentzen, był on kanalią i znęcał się nad Polakami. Dom Jarosława Kaczyńskiego jest jednym z najbardziej strzeżonych miejsc w Polsce. Ojciec Tadeusz Rydzyk otrzymał od rządu PiS 325 milionów złotych wsparcia. Majątek ojca Rydzyka wycenia się na 360 milionów złotych. W Polsce dochodzi średnio do 58 wypadków drogowych dziennie. Wolność prasy w Polsce nie jest na dobrym poziomie. W 2022 roku zaklasyfikowano Polskę w wymiarze politycznym wolności mediów na dopiero 110 miejscu. W dużej mierze przez propagandę stacji TVP, która sprzyja bardziej partii PiS,
i propagandzie stacji TVN, która bardziej sprzyja Platformie Obywatelskiej. Rząd PiS wydał 250 tysięcy wiz pracowniczych obywatelom państw afrykańskich, azjatyckich i również muzułmańskich w ciągu ostatnich 30 miesięcy. Polska przekazała ponad 3 miliardy dolarów w uzbrojeniu dla ukraińskiej armii. 1 200 000 Ukraińców przebywa obecnie w Polsce. Energia elektryczna w Polsce jest produkowana głównie przez elektrownie zawodowe. Dominuje węgiel kamienny i węgiel brunatny. W Polsce ma powstać fabryka samochodów elektrycznych Izera. Wiele mediów informuje jednak, że po zmianie władzy w Polsce może dojść do zamknięcia spółki Electromobility Poland i zakończenia projektu Izery. W Polsce budowano super samochód Arinera Husaria. Niestety w 2021 roku ogłoszono koniec projektu. Powodem przerwania prac miał być brak środków finansowych. W PRL-u w poniedziałek w żadnej restauracji czy barze nie można było zamówić potrawy mięsnej. W latach 80. stanowiono poniedziałek dniem bezmięsnym. Peweksy to sklepy z czasów PRL-u, gdzie Polacy mogli kupować za dolary lub bony luksusowe towary sprowadzone z zagranicy. Wielu Polaków miało dosyć życia w PRL-u, przez co postanawiali brawurowo uciec z kraju. Najbardziej spektakularnymi ucieczkami były porwania samolotów. Franciszek Jarecki, polski pilot służący w stopniu porucznika w polskich siłach powietrznych w latach 50., wsławił się brawurową ucieczką ze Słupska na wyspę Bornholm. Uciekł MiG-em 15. Dzięki niemu Zachód poznał technologię nowoczesnego samolotu ZSRR. Około 1 300 000 Polaków wyjechało za granicę w czasach PRL-u. W XVI wieku Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem na świecie. Tereny Rzeczpospolitej były jedynym miejscem, gdzie nie toczono walk religijnych. W Polsce budowano elektrownię atomową od 1982 do 1989 roku. Po katastrofie w Czarnobylu 86% mieszkańców województwa pomorskiego wyraziło sprzeciw w referendum wobec budowy elektrowni. Maszt radiowy w Konstantynowie był najwyższą budowlą na świecie. Mierzył 646 metrów wysokości. 8 sierpnia 1991 roku o godzinie 19.10 zawalił się podczas prac konserwatorskich. Stanisław August Poniatowski był prawdopodobnie najgorszym władcą Polski w historii. Podobno miał romans z carycą Katarzyną. Za jego panowania doszło do rozbiorów Rzeczpospolitej. Zaborcy przejęli długi króla i wypłacali mu dożywotnią pensję. Mieszkaniec Elbląga miał 15,9 promila alkoholu we krwi. W marcu 2000 roku na ulicach Warszawy polowano na tygrysa, który uciekł z cyrku. Art B to kryptonim największej afery finansowej w Polsce. Bogusław Baksik i Andrzej Gąsiorowski wymyślili oscylator finansowy. Wykorzystując podwójne oprocentowanie, ukradli z polskiego systemu bankowego 4,2 biliony starych złotych. Polska straciła 6 milionów obywateli w latach od 1939 do 1944 roku. Hel najpierw stanie się wyspą, a później zatonie, jeśli poziom morza podniesie się o 4 metry. Może się to stać do 2200 roku. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie był darem Stalina dla narodu polskiego. Polska wypowiedziała wojnę Japonii w 1941 roku. Tyle tylko, że Japończycy wypowiedzenia wojny po prostu nie przyjęli. Przeciętny dorosły Polak wypija nawet 94 litry piwa rocznie. Oznacza to, że statystyczny Polak wypija pół litra piwa co drugi dzień. Solidarność była pierwszym niezależnym od komunistycznej partii związkiem zawodowym w bloku wschodnim. Od czasu przemian ustrojowych w Polsce pojawiały się zarzuty, że Lech Wałęsa współpracował z SB. Najstarszym miastem w Polsce jest Kalisz, którego historia sięga co najmniej 1800 lat wstecz. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Najbogatszą gminą jest gmina Kleszczów w powiecie bełchatowskim. W gminie tej dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł ponad 32 tysiące złotych. Najstarszy na świecie szyb naftowy znajduje się w Polsce we wsi Siary pod Gorlicami. Największy zamek na świecie znajduje się w Polsce. Jest nim zamek Krzyżacki w Malborku. Budowa zapory w Solinie wymagała przesiedlenia około 3 tysięcy osób. Żeby powstał port lotniczy CPK,
musi zostać wysiedlonych kilka tysięcy ludzi. Od 1600 roku do 1945 roku Polska walczyła o wolność 43 razy. Najwyższą temperaturę odnotowano 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie, położonym niedaleko Opola. Było to 40,2 stopnie Celsjusza. W 2004 roku wiatr wiejący na Śnieżce osiągnął prędkość około 300 km na godzinę. To właśnie na Śnieżce możemy zaobserwować najsilniejsze wiatry w kraju. Najpotężniejsza trąba powietrzna w historii Polski przeszła nad Lublinem. Wiatr wiał z prędkością do 145 metrów na sekundę, czyli tornado osiągnęło siłę F5 w skali Fujity. Jeden z mieszkańców Katowic chciał w Lombardzie zastawić swojego syna. W polskich zakładach lotniczych Mielec produkowane są śmigłowce typu Black Hawk. Największa toaleta w Europie znajduje się w Kwidzynie. W Polsce istnieje kilka wsi, w których zameldowanych jest tylko jedna osoba. Największa wieś w Polsce pod względem liczby mieszkańców to Kozy. Mieszka tam ponad 12 tysięcy mieszkańców. Jerzy Kalibabka, polski Kasanowa, przestępca, uwodziciel, łącznie ma około 30 dzieci. Potok Górny na Lubelszczyźnie to najbiedniejsza gmina w Polsce. Na jednego z 5300 mieszkańców przypada tu 523 zł dochodu podatkowego. W najbogatszym Kleszczowie w Łódzkiem jest ponad 50 razy więcej. Gmina wcale nie wygląda na biedną. Być może mieszkańcy ukrywają swoje dochody przed fiskusem, stąd tak są zaniżone dochody z podatków w tej gminie. Dla porównania spójrzcie Państwo na typową biedną wioskę w Rosji, których jest tysiące. To już tyle w tym materiale. Jestem naprawdę wdzięczny, że obejrzałeś ten materiał do końca. Jeśli chciałbyś usłyszeć... No i proszę Państwa, to byłoby na tyle w 1077 wydaniu Polskiego Radia i Telewizji Edmonton. Ja dziękuję bardzo słuchaczom, którzy uważnie słuchali nasz program od początku do końca. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek komentarze, prosimy pisać do nich, można do nas, można pisać, wpisywać swoje uwagi pod programy, można wpisywać się na Facebooku, jakkolwiek, jakakolwiek forma jest dla nas istotna. Ważne jest, drodzy Państwo, czy Wam się to podoba, czy nie, ale ważne jest dla nas, że słuchacie. I za to dziękuję serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym programie. Bye-bye. Flaszeczka wina,
też. Kufelek piwa muszę przydać.